Dzień dobry Państwu, to jest program Super Raport. Minęła godzina 9. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Dzisiejsze spotkanie bardzo wyjątkowe, dlatego że wyjątkowa wczoraj rzecz się stała. Powiedziałam dzień dobry, ale dla większości polskich kobiet nie jest to dobry dzień. Oczywiście w związku z tym, co stało się wczoraj po południu. Przypomnę Państwu, że Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie pisemne wyroku z 22 października, właściwie orzeczenia z 22 października, w którym orzekł o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Wiemy doskonale, że falę protestów społecznych spowodowało to orzeczenie właśnie 22 października. Ze względu na to, że nie publikowano uzasadnienia pisemnego, nie publikowano go także w Dzienniku Ustaw przez rząd, wczoraj wszystko stało się bardzo szybko, bardzo natychmiast i bardzo niespodziewanie. Większość prawdopodobnie spodziewała się tego, że kiedyś do tego dojdzie. Niemniej wszyscy zastanawiają się, dlaczego akurat w tym momencie i czym Prawo i Sprawiedliwość chce przykryć właśnie publikację tego wyroku, a właściwie czym, co chce przykryć publikacją. O, dokładnie tak to powinno brzmieć. Oczywiście teorii jest bardzo dużo. Wielu twierdzi, że w momencie, kiedy rząd nie radzi sobie nawet już nie ze szczepieniami, ale przede wszystkim z tym, co dzieje się w polskiej gospodarce i z polskimi przedsiębiorcami, chce skupić uwagę opinii publicznej właśnie na kwestiach aborcyjnych. No i trudno pominąć tę sytuację tak naprawdę, bo ona jest niezwykle trudna. Przypomnę Państwu, że w tej chwili żadna kobieta w Polsce nie będzie miała możliwości usunięcia płodu ze względu na jego bardzo daleko zaawansowane uszkodzenie, czyli na przykład jeżeli się nosi w sobie płód bez mózgu, to kobieta będzie zmuszona do tego, żeby go urodzić. Będą zmuszone do tego nawet kobiety, które na dziś miały zaplanowany zabieg terminacji. Wielu twierdzi, że jest to sytuacja absolutnie nieludzka. Na ten temat dzisiaj głównie w Super Raporcie Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej na początek, później specjalnie dla Państwa były pierwszy prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Jerzy Stępień. I tutaj będę chciała się z panem profesorem zatrzymać i zastanowić się, czy rzeczywiście to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest ważne i w jakiej sytuacji w tej chwili polskie kobiety się znalazły. Później Marta Lempart, czyli liderka strajku kobiet. Pytanie, jaki ma plan? Pytanie, czy rzeczywiście chce wyprowadzać ludzi na ulicę i czy w dalszym ciągu uważa, że można tę sprawę załatwić i czy można mieć bardzo poważny głos w społeczeństwie bez wchodzenia w politykę? Na ten temat z Martą Lempart. Później jeszcze krótki komentarz od posłanki Lewicy, pani poseł Katarzyny Kotuli, bo Lewica też zapowiada jakieś działania w tej sprawie. Na ten temat dziś w Super Raporcie, ale jak zwykle zaczynam od rozmowy z Jankiem Złotorowiczem. Zapraszam Państwa. Widzowie pozdrawiają, więc my odsyłamy pozdrowienia. Pozdrawiamy także bardzo mocno. Trzymajcie się Państwo. Zawsze będę powtarzała, że tylko spokój może nas uratować i my spokojnie teraz z Jankiem Złotorowiczem przeanalizujemy to, co najważniejsze w dzisiejszym Super Ekspresie. Jeszcze raz oficjalnie witam Janka, wicenaczelny Super Ekspresu. Dzień dobry.
Dzień dobry Kamilo, dzień dobry Państwu. Uśmiecham się i mówię dzień dobry, ale tak jak wspomniałam na początku z programu, to nie jest dobry dzień dla polskich kobiet, większości polskich kobiet i większości polskiego społeczeństwa, które jest absolutnie przeciwne zaostrzaniu ustawy aborcyjnej. O tym od lat mówią wszystkie niezmiennie badania opinii publicznej i dyskutowanie z tym chyba nie ma sensu, więc przejdziemy do tego, co się wydarzyło wczoraj. Czy ty jesteś zaskoczony tym, że akurat w takim momencie Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się po raz kolejny podpalić ląd? Ciężko mówić o tej sprawie, ponieważ człowiek ma wrażenie, że w kółko musi powtarzać to samo. Oczywiście jak mantra zawsze pada ten argument, to nie jest dobry moment na zaczynanie tej dyskusji. Nigdy nie jest to nigdy nie jest dobry moment. Natomiast pytanie tak naprawdę nie jest kwestia tego, kiedy zacząć, tylko o czym dyskutować. Ale bo przede jeżeli... wszystkim nie ma tutaj dyskusji, Janek, i przepraszam, ale tutaj będę bardzo zasadniczo. Nie, ale to spokojnie. Nie. Tak, nie ma, znaczy w ogóle, co chciałem powiedzieć, jakby ja wczoraj czytałem taką analizę, z której wynika, że Polska jednym z nielicznych krajów w Europie, oprócz nas to są takie kraje jak Andora, Malta, Księstwo Liechtensteinu czy Watykan, które mają bardzo restrykcyjne ustawy aborcyjne. I z tych wszystkich krajów, no pomijmy Watykan, bo to jest jakby sprawa zupełnie obojętna, we wszystkich tych krajach toczą się rozmowy o tym, jak liberalizować te ustawy. Z całego tego grona Polska jest jedynym krajem, w którym się zaostrza te przepisy. Więc to już samo to nam pokazuje, gdzie jesteśmy, jakie jest nasze miejsce w Europie, jeśli chodzi o prawo aborcyjne. No więc oczywiście teraz będzie dużo debaty o tym. Tylko ja już przypomnę, że już kiedyś było tak, już jak ten wyrok zapadł, dopadły takie hasło, że to jest przewrotna gra władzy, która zakłada, że w szczycie pandemii, przecież wtedy powoli zaczynała się druga fala koronawirusa, ludzie będą się bali wyjść na ulicę, ludzie będą kobiety. No ludzie pokazali, że są się w stanie zorganizować w 2 godziny wczoraj. To rzeczywiście była imponująca historia. Okazało się, że tak nie są. Zobaczymy teraz, jak sytuacja będzie się rozwijała, bo też oczywiście znowu wraca pytanie, jak będzie zachowywała się wobec protestujących policja. Te relacje, które mamy z wczorajszych wieczorów. Będzie próbowała nikogo nie zabijać, mając błogosławieństwo od pana prezydenta Andrzeja Dudy. No właśnie, zobaczymy. No póki co było normalnie, póki co było spokojnie, no ale dobrze wiemy, że taka sytuacja może eskalować bardzo, bardzo szybko i nie jest wykluczone, że już jutro, jak tu się spotkamy, będziemy rozmawiać o jeszcze mniej przyjemnych rzeczach. Więc no mówię, na razie wiemy tyle, że znaczy wiedzieliśmy, że to nastąpi prędzej, czy też jest pewny element zdziwienia. No przecież słyszeliśmy, że ma być jakaś zmiana, bo jakaś niby kompromisowa propozycja ze strony Pałacu Prezydenckiego. Wszystko to zostało wyrzucone do kosza i wróciliśmy do punktu wyjścia sprzed kilku miesięcy. Dokładnie tak. Na ten temat już jesteśmy w Super Ekspresie, ale nie zapominamy o tym, co prawdopodobnie władza także chciała przykryć, czyli szczepienie poza kolejnością pana posła Zbigniewa Giżyńskiego, który spotkał się ze mną tutaj niedawno, mówiąc, że oczekuje bardzo mocno na szczepionkę w kolejce. Okazało się, że chyba jednak mijał się z prawdą, bo już wtedy wiedział, że jest zapisany do szczepienia, no ale chyba nie powinniśmy być zdziwieni. Czy wiele w tej sprawie zostało wczoraj powiedziane również u ciebie w programie? Tylko Super Ekspres dorzuca tutaj jedną rzecz. Wczoraj zwrócił nam na to uwagę Jacek Pusinowski. Cytujemy wypowiedź Giżyńskiego w radiu Puls, kiedy komentował to skandaliczne szczepienie celebrytów na Warszawskim Uniwersytecie, zresztą poza kolejnością. Dopuszczanie do szczepienia poza kolejnością znajomych jest brzydkim przykładem kumoterstwa. Faktycznie była to rzecz gorsząca. Powinny zostać wyciągnięte wnioski, bo takie robienie z jednych lepszych, a z drugich dobrych, gorszych nie jest rzeczą dobrą. Więc wtedy się oburzał. Mogę mieć tylko satysfakcję, że na moim uniwersytecie nikt o takich sytuacjach nie słyszał. Tak mówił Giżyński w Radiu Puls jeszcze kilka tygodni temu, a teraz okazało się, że dokładnie tak jak i nie został. Przy czym tutaj znowu oczywiście, jak zawsze jest tłumaczenie z pozoru sensowne, tym razem UMK, gdzie jako pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika profesor Giżyński został zaszczepiony, że uniwersytet tłumaczy, że wszystkich naszych pracowników po otrzymaniu pisma z ministerstwa poinformowaliśmy o możliwości zapisania się na szczepienia. Zgłosiło się 1200 pracowników. Z treści rozporządzenia wynika, że kto został wpisany na listę do szczepień, może być zaszczepiony. Ale no, kancelaria premiera odpowiada na to, że to nie tak, że uczelnie medyczne oraz uczelnie prowadzące kierunki medyczne mogą zgłosić pracowników medycznych do Narodowego Programu Szczepień. No, tutaj też niestety wychodzi niejasność przepisów, brak precyzji i zmiana oczywiście, tak naprawdę ich Wychodzi niejasność przepisów, no ale jeszcze raz przypominam, jeszcze parę tygodni temu poseł Giżyński oburzał się na to, że ktoś jest szczepiony poza kolejnością. Gdzie on będzie tłumaczył, że nie był szczepiony poza kolejnością, bo przecież UMK wszystko załatwił zgodnie z przepisami. No ale no, jest tu pewna
no, myślę, spora nawet, a nie pewna wątpliwość. Został zawieszony, za kilka miesięcy, jak wszystko przycichnie, zostanie odwieszony. I tak to się pewnie skończy. Dobrze, Janku, jeszcze ostatni temat dotyczący już zupełnie nie politycznej sprawy. Jak zwykle przygotowałeś dla nas coś poza polityką także. Czy może nie do końca poza polityką, bo znany Państwu na pewno, nie wiem, czy Państwo pamiętają historię, jak to Kamil Durczak w dosyć żenujący sposób rozbił się swoim luksusowym samochodem. Natomiast wczoraj ruszył jego proces. Ja chciałem o tym powiedzieć, bo tu to, co Kamil Durczak mówił wczoraj przed sądem, to powinno być nauczką dla wszystkich tych, którzy uważają, że a po imprezie mogę wrócić spokojnie autem do domu, a jak się jedno piwo wypiło, to nie ma problemu. To największa trauma mojego życia, z którą muszę się zmierzyć. Także moi najbliżsi. Syn mi powiedział, że chce zmienić nazwisko, żeby nie nazywać się tak samo jak ja. Więc to wszystkim tym, którzy uważają, że jazda samochodem pod wpływem alkoholu to może ujść na sucho, to polecam ten artykuł i polecam przykład Kamila Durczaka. No nie, sprowadzamy olbrzymie zagrożenie. On wczoraj stanął przed sądem, sprawa się będzie oczywiście toczyła, zobaczymy jaki, no, ale tu raczej marne szanse, żeby nie skończyło się wyrokiem wskazującym, no bo wina Kamila Durczaka jest ewidentna. Przypominam, on przyjechał pół Polski, więc w momencie, w którym rozbił się, jechał z Pomorza na Śląsk, rozbił się pod Piotrkowem, miał 2,8 promila alkoholu. Jan Złotorowicz, wicenaczelny Super Ekspresu, specjalnie dla Państwa. Widzimy się jutro. Bardzo dziękuję, Janku. Dobrego, spokojnego Widzimy dnia. Widzimy się jutro. Dziękuję Dzięki, bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Już za chwilę dla Państwa pierwszy gość dzisiejszego Super Raportu Ekspresu Biedrzyckiej, Sławomir Nitras, czyli poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście nie tylko o publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej będziemy rozmawiać, bo wbrew temu, co pewnie chciałaby władza, pamiętamy o tym, że jesteśmy w potężnych kłopotach dotyczących także chociażby polskiej gospodarki. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, chyba on, ma przekazać informacje dotyczące tego, jaki jest plan rządu na obostrzenia związane właśnie z epidemią koronawirusa. Wiele. Wiemy na pewno, że nie zostaną otwarte lokale gastronomiczne. Ostatnio mówiło się o tym, że prawdopodobnie dopiero maj, to jest ten miesiąc, kiedy Polacy będą mogli korzystać z restauracji, a przedsiębiorcy legalnie otworzyć swoje biznesy. Jeżeli cokolwiek się wydarzy, no to tylko otwarcie sklepów w galeriach handlowych. Przedsiębiorcy przekonują, że są już na skraju wytrzymałości i od 1 lutego niemal wszyscy otwierają swoje biznesy, twierdząc, że te obostrzenia nakładane przez rząd są po prostu niezgodne z prawem. W związku z tym, nawet jeżeli przyjdzie sanepid, nawet jeżeli przyjdzie policja, to oni przed sądem i tak wygrają. Sytuacja bardzo napięta, nie widać rozwiązania na horyzoncie chyba, nie widać także jakiejś takiej propozycji dla przedsiębiorców. Szymon Hołownia proponuje okrągły stół, żeby rozmawiać. Pytanie tylko, czy jest czas na to, żeby rozmawiać, dlatego że ludzie z tygodnia na tydzień tracą dobytki swojego życia. Teraz już, tak jak Państwu obiecałam, Sławomir Nitras, Platforma Obywatelska, Ekspres Biedrzyckiej, zapraszam. I raz jeszcze oficjalnie, Sławomir Nitras, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle. Kłaniam się pani. Dzień dobry państwu. Jak bardzo jest pan zaskoczony tym, że Prawo i Sprawiedliwość akurat w tym momencie zdecydowało się na to, żeby namówić Julię Przyłębską na publikację tego pisemnego uzasadnienia orzeczenia z 22 października i natychmiastową publikację w Dzienniku Ustaw? No, zaskoczony nie jestem. To tylko dowód na to, że w tym momencie uznali, że to jest dla nich moment najlepszy. Albo rzeczywiście obawiają się jakichś złych informacji dotyczących systemu szczepień, albo może jeszcze jacyś inni posłowie PiSu się zaszczepili i za chwilę się o tym dowiemy, albo uznali, że to jest moment, w którym Polacy są już tak zmęczeni, że ta informacja zrobi na nich, szczególnie na kobietach, najmniejsze wrażenie. Bo przecież te zdania odrębne, które są, my wiemy, że one są już złożone od początku grudnia. Znaczy, na początku grudnia ci sędziowie, czy tak zwani sędziowie, którzy mieli inne zdanie niż jest napisane w tym uzasadnieniu, już się zdążyli od niego odciąć. Mija półtora miesiąca i dopiero jest publikowane. Kaczyński kugluje orzeczeniami, kugluje panią Przyłębską, podrzuca sobie ją jak piłkę. W momencie, kiedy potrzebuje ją podrzucić, to sobie ją podrzuca. Kiedy potrzebuje ją złapać, to sobie ją łapie. To nie ma nic wspólnego ani z prawem, ani z poważnym orzeczeniem, ani z poważnym traktowaniem obywateli przede wszystkim. No tak. Proszę pamiętać, prawo na końcu służy temu, żeby poważnie traktować obywateli. Tak samo jak przedsiębiorcy, których się zamyka niezgodnie z prawem. Bo oczywiście rząd ma prawo
wprowadzać obostrzenia. Może na przykład wprowadzić lockdown, jeżeli jest taka konieczność, a epidemia jest takim powodem, ale musi robić to zgodnie z prawem. Tak samo w tak wrażliwej kwestii, zresztą w każdej, ale szczególnie w tak wrażliwej kwestii, jak kwestia aborcji, prawo musi być wprowadzane, musi być zgodne z prawem, musi być zgodne z procedurami. Tu nie ma ani procedur, ani troski o obywateli, ani troski o jakąś zachowanie standardów prawnych. To jest po prostu tylko gra, gra nami, gra obywatelami. Dla społeczeństwa. No dobrze, panie pośle, tylko mamy tutaj kilka bardzo poważnych wątków tej historii. Zacznijmy od zwykłej ludzkiej, dotyczącej tego, że chociażby kobiety, które czekają na terminację dziś, na przykład ich zabiegi dziś miały się odbyć ze względu na nieodwracalną i bardzo ciężką wadę płodu, dzisiaj te terminacje mają odwołaną. To jest sytuacja, przypuszczam, niezwykle trudna i katastrofalna dla wielu kobiet i dla wielu rodzin, bo gdyby w Polsce było tak, że życie się chroni nie tylko w trakcie ciąży, ale także po urodzeniu, no to być może bylibyśmy na innym etapie i moglibyśmy o tym dyskutować. Natomiast doskonale wiemy, jak wygląda sytuacja osób z niepełnosprawnościami w Polsce, nawet tymi lżejszymi. Natomiast jeszcze jeden wątek całej tej historii dotyczy tego, czy wydanie takiej decyzji jest odpowiedzialne w sytuacji, kiedy mamy epidemię koronawirusa i w sytuacji, kiedy mamy Narodowy Program Szczepień, na którym chyba wszyscy powinniśmy się skupić. I o politycy, i rząd, i obywatele przede wszystkim. Te dziewczyny, te kobiety, lekarze, lekarki, które dzisiaj zostały postawione przed takim dylematem, a właściwie przed zamkniętą furtką, którą w tej trudnej sytuacji mieli, to wszystko obciąża sumienie Kaczyńskiego, jeśli on to sumienie posiada. Tu nie ma prostej odpowiedzi, co w tej sytuacji. Państwo powinno zachowywać się w sposób odpowiedzialny, mądry, troskliwy, a zachowuje się w sposób bezwzględny i cyniczny. I to jest niestety nasza dzisiejsza rzeczywistość. To nie jest pierwszy raz, kiedy oni wyciągają kwestię aborcji w trakcie pandemii. Teraz, pani, jak poważnie traktować słowa premiera Morawieckiego chociażby, czy pana Dworczyka, którzy z jednej strony potrafią bez mrugnięcia powieką wzywać opozycję do tak zwanej odpowiedzialności, czyli mamy milczeć, mamy nie mówić właśnie o przedsiębiorstwach zamykanych bez udzielanej pomocy, mamy być odpowiedzialni, bo mamy pandemię, kiedy najbardziej nieodpowiedzialny jest ich lider, czyli pan Kaczyński i oni, wprowadzając takie tematy do polskiego prawa, a jednocześnie wyprowadzając ludzi na ulicę w sytuacji pandemii. Z jednej strony mamy rządzących, którzy oczekują od nas przestrzegania reżimów sanitarnych, na przykład, żebyśmy się nie gromadzili, a z drugiej strony Kaczyński po raz trzeci, bo najpierw wyciągnął kobiety, później wyciągnął emerytów, każąc im stać w kolejkach do rejestracji, nie do szczepień, tylko do kolejek do szczepień, a teraz ponownie wyciąga ludzi na ulicę, publikując orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. To kto się zachowuje nieodpowiedzialnie? Kto podpala Polskę? Kto lekceważy kompletnie odczucia, uczucia, przekonania Polaków. Mamy nieodpowiedzialny rząd i musimy sobie radzić z pandemią i koronawirusa i z pandemią nieodpowiedzialności w polskim rządzie. No dobrze, to panie jest pośle, bardzo jak trudna sytuacja. Jaki pomysł na działanie w tej chwili, w tej sprawie ma największa partia opozycyjna, czyli Platforma Obywatelska i drugi największy klub parlamentarny, czyli Koalicja Obywatelska? My jesteśmy w tej trudniejszej sytuacji niż Kaczyński, bo my stoimy na gruncie prawa. My nie będziemy wzywać do rewolucji. I nie zachowamy się jak prezydent Trump w Stanach Zjednoczonych i nie będziemy wzywać do zachowań niezgodnych z prawem. Będziemy apelować do wszystkich, przede wszystkim do rządzących, o to, żeby postępować w sposób zgodny z prawem. Ja czekam dzisiaj, Koalicja Obywatelska będzie się bardzo uważnie wsłuchiwać, będziemy sami zasięgać opinii ekspertów, na ile poważnie traktować to, co zostało opublikowane, czy można to traktować jako orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Czy to jest w ogóle przepis to prawa? To zapraszam do oglądania ja dzisiejszego programu, bo Jerzy Stępień i Marta Rempart jeszcze później, więc wszystkiego się pan dowie. Jakby co. No to szczególnie opinii pana profesora Stępnia będę słuchał, bo to jest ważne. Znaczy, czy to jest orzeczenie, czy to nie jest orzeczenie? Bo mi się wydaje, że to nie jest orzeczenie, że tu jest tyle manipulacji przy tym, no bo jeżeli rzeczywiście Rada Ministrów w sposób niezgodny z prawem nie publikuje tego orzeczenia, jeżeli słyszymy o tak zwanych głosach odrębnych, które są już na początku grudnia, a no nie można być głosem odrębnym od uzasadnienia, które dopiero powstało podobno teraz, więc jeżeli ono zostało nieopublikowane, to wszystko rodzi bardzo poważne wątpliwości. A szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę premiera Morawieckiego, dwie rzeczy bym apelował do pana premiera Morawieckiego, żeby się w dwie rzeczy słuchał, czy na dwie rzeczy zwrócił uwagę. Po pierwsze, jest człowiekiem, który łamiąc konstytucję, wbrew prawu,
wprowadził obostrzenia nie mocą ustawy, tylko mocą swojego rozporządzenia. Nie miał do tego prawa. A po drugie, nie opublikował orzeczenia Trybunału, a dzisiaj opublikował orzeczenie Trybunału nie wiadomo dlaczego, czy tak zwanego Trybunału. To są, i jeszcze jeżeli weźmie pod uwagę fakt, że pan Ziobro, co prawda jego minister, ale chyba człowiek nie życzący mu najlepiej, nie zgodził się na to, żeby przyjąć tak zwaną ustawę, która rozwiązuje jego wszystkie problemy prawne, daje mu pewną abolicję prawną na działania w trakcie pandemii, to los pana Morawieckiego dzisiaj rysuje mi się jednoznacznie. On skończy przed Trybunałem Stanu. Bo to nie jest jednostkowe już nawet złamanie konstytucji czy sprzeniewierzenie się prawu na funkcji premiera. To jest nadużycie władzy, kolejne nadużycie władzy premiera. I myślę, że każdy polityk powinien pamiętać, że na końcu spotka go dokładnie ten sam los, to co tych wszystkich w Stanach Zjednoczonych, którzy wystąpili w Stanach Zjednoczonych przeciwko Dobrze, panie pośle, tylko bardzo mnie Ameryka zainteresowało, sekundę. Byliśmy drudzy. Zainteresowało mnie bardzo, panie pośle, to co pan powiedział, czyli nie będziemy wzywać do rewolucji i do działań niezgodnych z prawem. Co to znaczy? Czy to znaczy, że pan wychodzenie na ulicę, tak jak wczoraj na przykład w ramach oczywiście organizacji strajku kobiet, ale nie tylko, bo to nie tylko strajk kobiet protestuje, uważa pan, że to jest niezgodne z prawem? Nie. Aha, no to gdyby pan mógł wytłumaczyć, bo tego nie zrozumiałam. Nie będziemy wzywać do rewolucji i do działań niezgodnych z prawem. Co to znaczy? Nie będziemy postępować tak jak PiS, nie będziemy postępować tak jak Kaczyński. Ja nie znam odpowiedzi na pytanie, na ile jest wiążąca moc tego postanowienia, tego co opublikował pan premier Morawiecki. Nie wiem. I to tego dotyczyło. No według profesora Andrzeja Rzeplińskiego, czyli byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, powiedział, że jest to absolutnie wyrok nieważny, orzeczenie nieważne ze względu na to. I tutaj tłumaczy, że Krystyna Pawłowicz najpierw podpisała się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia przepisów aborcyjnych, a później sama brała udział w wydaniu wyroku. I została tym samym naruszona zasada bezstronności. Tak to jest jeden z argumentów, ale oprócz tego oczywiście jest też kwestia powołania sędziów. Wydaje mi się, że jest bardzo ważne, by ten spór nie stał się sporem pomiędzy politykami jednej partii, a politykami drugiej partii, które rozstrzygać ma nie wiadomo kto, tylko należałoby się poważnie zastanowić, i to jest również rola dla nas jako opozycji, żeby wytłumaczyć Polakom, wspierając się poważnymi autorytetami prawnymi, na ile są te przepisy wiążące, a na ile one nie są wiążące. Chciałbym, żeby dla opinii publicznej dotarł komunikat, który jednoznacznie tę kwestię rozstrzygnie. Natomiast mówiąc o, bo wdarłaś taka wątpliwość i nie chciałbym tego zostawić niewyjaśnionej tej kwestii. Proszę pani, zgromadzenia w Polsce, szczególnie zgromadzenia spontaniczne, są zgodne z prawem. I dzisiaj każdy z nas ma prawo, chcąc zademonstrować swoje poglądy, szczególnie w takiej sytuacji, na którą sprowadził nas rząd, ma prawo demonstrować. Te ostrzeżenia policji, mówiące o tym, że te demonstracje są nielegalne, ostrzeżenia pana ministra Kamińskiego czy innych ministrów, którzy mówią, że te demonstracje są nielegalne, one są nielegalne. To jest po prostu nieprawda. Zgromadzenia ludzi, którzy się gromadzą na ulicach, robią to zgodnie z prawem. Nie ma żadnej ustawy przeprowadzonej, ani nie ma wprowadzonego stanu wyjątkowego, ani stanu klęski żywiołowej. Dobrze, a tylko takie to te kwestie mamy wyjaśnioną, panie pośle. Jeszcze policję do stwierdzenia, że zgromadzenia Jeszcze mnie interesuje, co znaczy nie będziemy wzywać do rewolucji, bo nie przekonuje mnie tłumaczenie, że do takich działań jak PiS, no bo PiS nie robi, znaczy robi jakąś tam swoją rewolucję, ale rozumiem, że pan tutaj odnosi się do obywateli, także obywateli nie będzie pan wzywał jeżeli do rewolucji. Jeżeli pani uważa, że PiS nie robi rewolucji, no przecież powiedziałam przed chwilą, że, ale ja nic takiego nie powiedziałam, panie pośle. Nie wiem, czy to jest kłopot na łączach. Właśnie powiedziałam, że robi rewolucję światopoglądową i w swoim mniemaniu, ale rozumiem, że nie do tego pan się odnosi, więc chciałam jeszcze to wyjaśnić. Co to znaczy, nie będziemy, czyli my, Platforma, Koalicja, wzywać do rewolucji kogo i jakiej? Oni, proszę pani, czynią rewolucję nie tylko moralną czy ideologiczną, jakbyśmy to chcieli nazwać. Oni również łamią prawo. I to jest działanie pozaprawne, więc w jakimś sensie rewolucyjne. Platforma Koalicja Obywatelska i Platforma Obywatelska, my chcemy stać na gruncie prawa. My nie chcemy, żeby Polska stała się krajem, gdzie partie polityczne na ulicach załatwiają swoje problemy i tłuką się, przepraszam za wyrażenie, a nie stosują prawa. Jest parlament. Panie pośle, ale czasem mówi się, że się gra tak, jak przeciwnik pozwala. Proszę pani, Polska jest państwem prawa i jeżeli chcemy uchronić Polskę jako prawo, jako państwo prawa, jeżeli chcemy zachować parlament jako miejsce debaty publicznej, miejsce stanowienia prawa, to my będziemy tego konsekwentnie bronić. Nie jest w interesie Polski, ani krótko, ani długofalowym, by polityka przeniosła się w sferę rewolucji, a nie w sferę kulturalnego, cywilizowanego stanowienia prawa. Będziemy robili wszystko, żeby wygrać z PiS-em na gruncie prawa. Oczywiście nogi nie będziemy odstawiać i myślę, że ja swojej determinacji akurat udowadniać szczególnie nie muszę, ale namawiam do tego, żebyśmy wygrywali z nimi na gruncie prawa. Dlatego, że to jest jedyne prawdziwe zwycięstwo, takie, które
zagwarantuje Panie nam pośle, sprawiedliwość. ale mam wrażenie, że państwo się trochę muszą zdecydować, dlatego że w zależności od tego, na jaki temat rozmawiamy, nie mówię o panu, ale w ogóle o politykach Platformy Obywatelskiej, to raz słyszę, że Polska jest państwem prawa, a raz słyszę, że Polska już dawno nie jest państwem prawa. Raz słyszę, że musimy działać Oczywiście, zgodnie że... z prawem, a drugi raz słyszę, że właściwie jesteśmy pełzającym autorytaryzmem. Niech się państwo wreszcie zdecydują, czym my jesteśmy. Pani, proszę pani, czym my jesteśmy, to stanowi polska konstytucja. Natomiast jesteśmy państwem prawa. Natomiast dzisiaj rządzą nami rzeczywiście ludzie, uzurpatorzy, którzy nie przestrzegają tego prawa. I rzeczywiście musimy sobie z nimi poradzić. Spór może być między nami ewentualnie, czy stosując metody pozaprawne, powinniśmy odsunąć ich od władzy, czy raczej powinniśmy stać na gruncie prawa. No dobrze, ja panie pośle, to jak w kwestii aborcji teraz ma zamiar zachować się Koalicja Obywatelska i Platforma Obywatelska? Jak ma sprawę zamiar załatwić największa partia opozycyjna na gruncie prawa? Bardzo ważne jest to, jakie jest polskie prawo w tej materii. Jeżeli autorytety prawne, ludzie, którzy tworzyli to prawo, którzy odpowiadali za to prawo i którzy są bezwzględnie autorytetami prawnymi, stwierdzą, że ten przepis jest po prostu nieważny, że ten przepis, nie państwo polskie nie może takiego przepisu w tym trybie przyjąć i on nie obowiązuje, to po prostu to prawo nie obowiązuje, nie będziemy go rozpoznawać. Panie pośle, ale to już wiemy od 22 października. Autorytety największe prawnicze w Polsce się w tej sprawie wypowiedziały, że jest to nieważne. Mówił o tym i Jerzy Stępień, i pani Ewa Łętowska, i pan Andrzej Rzepliński, i pan Andrzej Zoll, i mogłam tak wymieniać. No oni powiedzieli, to nie jest prawidłowe orzeczenie. No to nie rozpoznajemy tego prawa. Jeżeli ja, wie pani, fakt zaistniał w nocy, więc wypadałoby zapytać poważnych ludzi i zapytać autorytety. Ale jeżeli taka będzie ich opinia, to po prostu nie będziemy tego prawa rozpoznawać. No dobrze, to teraz druga sprawa. Jeżeli w Sejmie ale znajdzie też się... Ale ma to swoją drugą konsekwencję. Już się znalazł. Jeżeli my go nie będziemy rozpoznawać, to wszyscy ci, którzy wprowadzili, czy próbowali wprowadzić takie prawo niezgodnie z prawem, niezgodnie z konstytucją, będą musieli ponieść konsekwencje. Dobrze, o tym już pan wspomniał. Co jeżeli do Sejmu trafi, do rozpoznania Sejmu, może w ten sposób, ten projekt składany wcześniej przez prezydenta Andrzeja Dudę, który miał być takim quasi-kompromisem, czyli to, że jednak będzie można dokonywać terminacji ciąży w sytuacji wady letalnej płodu. Czy wtedy państwo zagłosują za takim projektem, czy w ogóle nie wezmą w takim głosowaniu udziału, bo nie można się zastanawiać nad tym, jak bardzo torturować kobiety? Czy mniej, czy bardziej? Nie zrobimy wszystko, żeby ta ustawa, którą zaproponował pan Duda, chyba do niej się już przestał przyznawać, ale ją zaproponował rzeczywiście kilka tygodni temu, czy kilka miesięcy temu. To jest ustawa, która jest próbą zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce, więc my oczywiście będziemy przeciwnikami tej ustawy i zrobimy wszystko na gruncie prawa, żeby ta ustawa nie mogła wejść w życie. Wydaje się, że dzisiaj dla tych rozwiązań prawnych nie ma większości nawet w samym PiS-ie. Na pewno Koalicja Obywatelska ręki do tego nie przyłoży. Czy pan uważa, to już ostatnie pytanie w tej sprawie, że sprawa zaostrzenia ustawy aborcyjnej powinna zostać poddana pod głosowanie w referendum? Ja bardzo uważnie słucham tej dyskusji, szczególnie wsłuchuję się w argumenty kobiet, które mają co do tego poważne wątpliwości, ale dla mnie nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w dzisiejszym kształcie, przepraszam, ani ten tak zwany Trybunał Konstytucyjny, ani ten Sejm z tą większością parlamentarną nie jest w stanie mądrze uregulować tej kwestii. Ten Sejm może trwać jeszcze nawet 3 lata, więc jawi się pytanie, jeśli nie ten Sejm, jeśli w tym Sejmie nie znajdą postulaty kobiet, nie znajdą zrozumienia, to jak to zrobić inaczej? I szczerze mówiąc, słuchając tych wszystkich sceptycznych opinii w stosunku do pomysłu referendum ze strony kobiet, nie widzę innej drogi niż droga referendalna, niż zapytanie ludzi. Panie pośle, jak można kwestie prawa człowieka rozstrzygać w referendum? Wie pani, ale czym jest referendum? Referendum jest decyzją, którą podejmuje społeczeństwo. A czym jest decyzja parlamentu? Czy to też nie jest rozstrzyganie? Jeżeli tę kwestię ma rozstrzygnąć pani Pawłowicz z panem Piotrowiczem albo pan Ziobro z panem Kaczyńskim, to chyba lepiej zapytać ludzi. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że parlament, który wyłoniło społeczeństwo w tej kwestii, rozmija się z oczekiwaniami społecznymi. Absolutnie. Znaczy dzisiaj wszelkie badania opinii publicznej mówią, że pomysł zaostrzenia prawa aborcyjnego spotyka się ze zrozumieniem może kilku procent, może kilkunastu procent społeczeństwa. To natomiast... prawda, ale czy wyobraża pan sobie organizowanie referendum teraz, w tym klimacie, w sytuacji, kiedy mamy taką, a nie inną większość parlamentarną, mamy tak, a nie inaczej wyglądające media państwowe? Nie ma tutaj, przynajmniej moim zdaniem, miejsca na szczerą, otwartą i równościową dyskusję.
Ja chciałbym panią zapytać, jaką, jeżeli, ja nie mówię, że referendum jest jedynym rozwiązaniem. Ja tego rozwiązania bym nie wykluczał, dlatego że nie widzę lepszego. Nie widzę lepszego, no bo jak, co zrobić z tym problemem? Jeżeli tak zwany Trybunał, jeżeli PiS, jeżeli większość parlamentarna chce zaostrzenia prawa aborcyjnego, to co możemy zrobić? Apelować do ich sumień? Apelować do ich roztropności, licząc na to, że Kaczyński zmieni zdanie? Jedynym rozwiązaniem jest odwołanie się do głosu ludzi, do głosu suwerena, którym jest społeczeństwo, obywatele, obywatelki. W związku z tym ja po prostu nie widzę innej drogi. Jeżeli byśmy byli dzisiaj za 3 lata i bylibyśmy w przededniu kampanii parlamentarnej, to obywatele, którzy sprzeciwiają się tym pomysłom zaostrzenia prawa aborcyjnego, mogliby oddać głos na partie, które wprost mówią, że albo zliberalizują tę ustawę, albo przynajmniej nie pozwolą jej zaostrzyć. Dzisiaj takiej możliwości nie mają, bo nie ma wyborów. W związku z tym jedyną drogą wydaje się zapytanie ludzi. Panie właśnie, mówi pan, panie pośle, o głosie ludzi. Głos ludzi też jest taki, teraz już przechodzimy do drugiego tematu, mam na myśli głównie przedsiębiorców, że no nie baczą na to, co decyduje rząd, nie baczą na obostrzenia rządowe. Mówią, nie chcemy już więcej pomocy, chcemy zacząć normalnie pracować. Część biznesów już została otwarta. Większość ma otworzyć się od 1 dnia lutego. Dzisiaj mamy poznać decyzje rządu dotyczące ewentualnego luzowania kolejnych obostrzeń, ale fajerwerków raczej spodziewać się nie możemy. Prawdopodobnie będzie chodziło tylko o sklepy w galeriach handlowych. Jak wyjść z tego pata? No bo w pacie się znaleźliśmy bez wątpienia. Niektórzy nawet mówią o anarchizacji życia gospodarczego w Polsce. Ja myślę, że proszę zwrócić uwagę, że podobnego buntu, powiedziałbym, przedsiębiorców w innych krajach europejskich nie ma, dlatego że tam rząd po prostu uczciwie pomaga. Nie, proszę zwrócić uwagę, w Polsce, kiedy rząd zamykał poszczególne branże, czy to restauracje, czy hotele, czy sklepy, to zamykał je wszystkie i nie zwracał uwagi na przykład na to, jakie mają PKD wpisane jako główne w PKD właśnie. A jak pomagał, to już nie pomagał wszystkim, tylko zaczął dzielić. A to PKD, a to forma prowadzonej działalności gospodarczej, a to ilość zatrudnionych albo brak zatrudnionych. I gdyby rząd uczciwie pomagał wszystkim zamykanym i przynajmniej rekompensowałby im koszty uczciwie, to ta atmosfera byłaby lepsza. To po pierwsze, ale po drugie, przedsiębiorcy mają głębokie poczucie, że są oszukiwani, dlatego że wiedzą, że te obostrzenia, które są wprowadzane niezgodnie z prawem, bo nie mocą ustawy. W Polsce te wszystkie kwestie są przewidziane prawem. I to nie jest tak, że my jesteśmy jakimś, nie wiem, środkowoafrykańskim krajem, w którym prawo nie obowiązuje. W Polsce dokładnie jest napisane, jak rząd może ograniczyć działalność gospodarczą i co się z tym wiąże. Rząd po prostu oszukuje. Stąd ludzie mają poczucie, że rząd traktuje ich nieuczciwie. Ja się nie dziwię temu również z trzeciego powodu. Dlatego, że rząd te obostrzenia wprowadza bez sensu, bez głowy. To znaczy zamyka tych, których wcale zamknąć nie trzeba. Naprawdę ten symboliczny, ja jestem ze Szczecina i ten już taki symboliczny właściciel lodowiska w Szczecinie, który został zamknięty kompletnie bez sensu. Nie można, kiedy można było wprowadzić pewien reżim sanitarny, który zresztą te branże same opracowały, przygotowały się na taką sytuację i pozwolić mu funkcjonować. Doprowadzono do sytuacji takiej, że ludzie się ślizgają na ślizgawkach nielegalnych, że jeżdżą na górkach, na sankach nielegalnych, a ci, którzy zainwestowali, traktują to jako biznes, jest to ich sposób na życie, oni muszą być zamknięci. To jest niemądre. To samo dotyczy dzisiaj restauracji. To znaczy, gdyby dzisiaj w restauracje, które pracują na wynos, jeden stolik, dwa stoliki, w zależności od wielkości tej restauracji, mogły obsłużyć klientów, korzyść byłaby dla państwa, korzyść byłaby dla tych ludzi, korzyść byłaby dla całej gospodarki. Tu po prostu trzeba z ludźmi rozmawiać i przepisy stosować w sposób mądry, a nie trochę jak rozdawać jak razy za karę. Dzisiaj odnoszę takie wrażenie, że przedsiębiorcy są przez rząd karani. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli ja się codziennie z tym spotykam, ludzie nie mogą przyjechać do Warszawy, załatwić sprawy, czy to w sądach, czy to jakieś również gospodarcze, bo nie ma gdzie spać. Po prostu ja przychodząc do pani, przyszedłem ze spotkania z człowiekiem, który spał u rodziny, bo nie może, jakiś dalszy, bo nie może wynająć miejsca w hotelu, a przyjechał w sprawach zawodowych do Warszawy, ze Szczecina. Nie ma ani samolotu, nie jeżdżą pociągi, nie ma się jak dostać i nie ma gdzie przespać. Przecież gdyby hotele pracowały w pewnym reżimie, który w pierwszym lockdownie
one pracowały w reżimie, to i ich sytuacja byłaby lepsza i oni by mieli poczucie, że... Dobrze, panie pośle, to wszystko jest poniekąd oczywiste, jak pan mówi. Powiedzieć, przypominając słowa, parafrazując może troszeczkę powiedzenie Billa Clintona, odmrażanie gospodarki głupcze, to jest proces, który również musi się toczyć równolegle. Czy rząd pana zdaniem tych wszystkich argumentów nie rozumie? Czy nie chce zrozumieć? Czy myślę, że oni są w kompletnym chaosie. Przykład szczepionek, przykład szczepień. Panie pośle, a jak, przepraszam, jeszcze wejdę panu w słowo, ale jak pan odnosi się do teorii, którą ostatnio u mnie w programie wygłosił Artur Dziambor z Konfederacji a propos przedsiębiorców właśnie, który powiedział, że to jest absolutnie przemyślane działanie PiS-u, które chce nacjonalizować polską gospodarkę i doprowadzić do upadku wielu przedsiębiorstw prywatnych po to, żeby później te przedsiębiorstwa przejąć. Taką teorię wysnuł Artur Dziambor. Pana zdaniem to jest zbyt daleko idące, czy rzeczywiście możliwe? Ja tym ludziom po prostu nie wierzę. I tym, czyli którym? Ktoś powie fantazja. Tak, ktoś powie fantazja, a ja uważam, że coś może być na rzeczy. Jeśli za chwilę się okaże, że holding państwowy, który został już powołany, państwowy holding hotelowy, bo przecież to jest zadanie państwa mieć hotele, zacznie wykupywać hotele, jak mówią przedsiębiorcy, to się okaże, że ten plan się rzeczywiście realizuje. Osłabiono pozycję firm po to, żeby później łatwiej przejąć. To samo mówią handlowcy w galeriach handlowych, właściciele sklepów, to mówią hotelarze, więc trzeba być ostrożnym, trzeba im patrzeć na ręce, bo oni są niewątpliwie do tego zdolni. Proszę zwrócić uwagę, bo gdyby było inaczej, to słyszelibyśmy dzisiaj o obostrzeniach na przykład zdejmowanych w stosunku do osób zaszczepionych. Wiadomo, że dzisiaj powinniśmy przynajmniej teoretycznie szczepić osoby starsze, ale na przykład dlaczego pan Giżyński nie może iść do restauracji, skoro jest zaszczepiony, prawda? Przepraszam, że jego przykładem się posłużę, ale to jedyny polityk PiS-u jak na razie, którego wiem, że się zaszczepił, choć nie mam wątpliwości, że jest ich więcej. Ja jestem tak zwanym ozdrowieńcem. Przechodziłem COVID w miesiącu listopadzie. Takich ludzi w Polsce jest pewnie 5-6 milionów, bo jeżeli oficjalnie jest ich ponad milion, to na pewno jest ich co najmniej 5 czy 6 milionów. Zresztą sami lekarze o tym mówią. Dlaczego nie ma specjalnych przepisów dedykowanych tym ludziom? Dlaczego ci ludzie nie mogli pójść na stoki, nie mogą pójść zjeść obiadu albo nie mogą pójść na przykład do teatru, bo o ludziach kultury w tym wszystkim wydaje się, że rząd w ogóle zapomniał. To jest, gdyby taki dialog był prowadzony, gdyby prawdziwe argumenty były przedstawiane, gdyby ten w ogóle rozmowa jakakolwiek była, to mielibyśmy sytuację lepszą, bo te obostrzenia nie byłyby takie jak sieknięcie razem, tylko bardziej elastyczne. Panie pośle, i te emocje społeczne byłyby mniejsze. Według ministra Michała Dworczyka Platforma Obywatelska państwo zachowują się nie fair, atakując rząd za Narodowy Program Szczepień w kontekście sprowadzanych dawek, no bo doskonale, chyba wszyscy wiemy, tutaj też pan się zgodzi, no że rząd niewiele miał tutaj do powiedzenia. Jesteśmy absolutnie uzależnieni od Pfizera, tak jak zresztą pozostałe kraje Unii Europejskiej. Unii Europejskiej, która już bardzo mocno widać straciła cierpliwość w sprawie dostaw właśnie. Pan Dworczyk jest niezadowolony z Platformy Obywatelskiej, jest niezadowolony z Koalicją Obywatelskiej. Nie, mówi, że nie fair oceniacie tę sytuację, że zachowujecie się nie fair akurat w tym kontekście. Jest niezadowolony z całej opozycji, jest niezadowolony z Unii Europejskiej, jest niezadowolony z przedsiębiorców, jest niezadowolony z seniorów, którzy niepotrzebnie jego zdaniem stoją w kolejkach, a jest zadowolony tylko i wyłącznie z tego, jak wprowadził system najpierw szczepień, teraz szczepień, a wcześniej badania czy testowania Polaków. Pan Dworczyk ma tę naturę, że jest zadowolony z tego, co sam robi, a jest niezadowolony z całego otoczenia, bo to otoczenie skrzypi, a pan Dworczyk jest idealny. Ale bardzo proszę o merytoryczną odpowiedź. Ja zapytałam pana, jaki wpływ rząd Mateusza Morawieckiego ma na dostawy szczepionek? Jaki wpływ rząd Morawieckiego ma na to, że zaszczepił ludzi w tak zwanej grupie zero, którzy w ogóle nie powinni być szczepieni w grupie zero, optyków, pracowników, wie pani, w Szczecinie pracowników budowlanych w szpitalu, którzy jakieś remontowali skrzydło, zaszczepiono w ramach grupy zero, a zabrakło szczepionek dla 80-letnich ludzi. Proszę pójść ze mną, ja byłem kilkukrotnie pod przychodnie rano do 80-letnich zagubionych ludzi, którzy przychodzą i chcą się zapisać w kolejkę, nie do szczepienia, w kolejkę do szczepienia i słyszą limit kolejki wyczerpany, bo nie ma miejsc. Dlaczego grupa zero rozrosła, spuchła do aż tak, żeby pomieścić posła Giżyńskiego, a zabrakło dla seniorów, którzy powinni być szczepieni? To na to wpływ miał pan Dworczyk, stworzył ten system pan Dworczyk i za niego
odpowiada i najchętniej ocenia opozycję. Natomiast z siebie jest, co jest bardzo charakterystyczne dla polityków PiS-u, bardzo, bardzo zadowolony. My natomiast przeciwnie. Jesteśmy bardzo cieszymy się, że jesteśmy w Unii Europejskiej w odróżnieniu od pana Dworczyka, bo gdyby nie Unia, nie mielibyśmy żadnych szczepionek z takim rządem, albo mielibyśmy najwyżej od handlarza bronią, tak jak respiratory, kupione szczepionki, które nie wiadomo kiedy by przyjechały, a dzięki Unii mamy te szczepionki, natomiast jesteśmy niezadowoleni z dystrybucji tych szczepionek i sposobu ich podawania, bo PiS szczepi siebie, a nie szczepi emerytów. Panie pośle, tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Sławomir Nitras, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Pozdrawiamy i do zobaczenia kolejnym razem. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Miłego dnia. Dziękuję. Przypomnę, że dzisiaj takie specjalne wydanie Super Raportu. Czterech gości dzisiaj dla Państwa mamy. Już za chwilę profesor Jerzy Stępień, pierwszy prezes Trybunału Konstytucyjnego. Postaramy się rozwikłać zagadkę tego, czy rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej wydał orzeczenie, które powinno być respektowane, jeżeli chodzi o prawo. A później Marta Lempart, liderka Strajku Kobiet. Trochę o tym, co czeka nas w najbliższych tygodniach i jaki plan Strajk Kobiet ma na to, co dziać się będzie na ulicach. Nie bójmy się tego słowa, dlatego że już wczoraj było widać, jak szybko obywatele są w stanie się skrzyknąć, zorganizować, żeby protestować przeciwko temu, co dzieje się właśnie w sprawie ustawy aborcyjnej. Tak jak wspomniałam, za chwilę Jerzy Stępień, ale zanim przejdziemy do rozmowy z panem profesorem, to spójrzmy, jak wyglądały wczorajsze protesty, tym razem w Gdańsku. I tak jak Państwu obiecałam, goście Super Raportu profesor Jerzy Stępień, pierwszy prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry. Panie profesorze, mnóstwo jest pytań dotyczących tego, co wydarzyło się w ogóle w związku z tym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, wydanym 22 października ubiegłego roku. Wiele komentarzy przelało się przez ostatnie tygodnie, ale one powracają, pytania powracają po tym, co wydarzyło się wczoraj, więc zacznijmy od sprawy podstawowej, o której i widzowie, a jak się okazało także politycy, którzy byli moimi gośćmi wcześniej, ale przede wszystkim dziś z Koalicji Obywatelskiej, pytają, czy to orzeczenie ma moc prawną, czy rzeczywiście jest tak, że jeżeli zostało opublikowane uzasadnienie pisemne, jeżeli zostało już później opublikowane przez rząd w Dzienniku Ustaw, to czy to jest obowiązujące i zgodne z prawem orzeczenie, pana zdaniem? No, mamy sytuację skomplikowaną. Mhm. Nie ukrywam, że świat prawniczy jest podzielony. Ten świat oficjalnie, że tak powiem, reprezentujący stronę rządową, mówi, no przecież wszystko jest w porządku, Trybunał Konstytucyjny jest, sędziowie zostali wybrani, nie ma o czym mówić, Trybunał wydaje wyroki, nawet jeśli spóźnia się z ich publikacją, to nie ma to większego znaczenia, w końcu ten wyrok został opublikowany, stan prawny jest jasny. Natomiast zdecydowana większość prawników uważa, że Trybunał Konstytucyjny od początku, od 2015 roku jest źle obsadzony. Znajdują tam się sędziowie dublerzy, którzy w ogóle nie powinni orzekać w Trybunale Konstytucyjnym, nie powinno ich tam być. Nie ma w Trybunale osób, które zostały legalnie wybrane w 2015 roku do Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym orzeczenia tego tak wadliwie usytuowanego w naszym porządku prawnym organu nie mają znaczenia.
Tym bardziej, że w tym akurat przypadku ostatniego wyroku w składzie Trybunału zasiada pani Pawłowicz, która wcześniej była posłanką, mocno zaangażowaną w forsowanie tego właśnie poglądu, jaki został ostatecznie... No głosowała za, podniosła rękę za tym, żeby Trybunał się tym zajął. Przyjęty. Mhm. Tak, no w każdym bądź razie tutaj jest cała masa różnego rodzaju błędów związanych z samą legitymizacją Trybunału. I dlatego ja osobiście uważam, że Trybunału Konstytucyjnego już dawno nie ma. Że to jest pewna atrapa, ale on tak naprawdę i nie ma. No ale zdaję sobie z tego sprawę, że rządzący będą forsowali tu zupełnie inny punkt widzenia. No dobrze, panie profesorze, tylko my teraz znaleźliśmy się naprawdę w olbrzymim kłopocie, a właściwie nie my, tylko przede wszystkim kobiety, które czekają na terminację ciąży, na przykład nosząc płód z wadą letalną. Sytuacja jest taka, że jedni mówią, że to jest zgodne z prawem, drudzy, że nie. Oczywiście ten spór prawniczy może się toczyć, on jest pełen emocji, my robimy programy specjalne, ale de facto kończy się na potwornych ludzkich tragediach. To Rafał Trzaskowski, wczoraj prezydent Warszawy, mówił o tym, że we wszystkich warszawskich szpitalach, w których na przykład na dziś był planowany zabieg terminacji ciąży, są te zabiegi odwoływane, więc tak naprawdę to się wszystko toczy, to się wszystko dzieje i na przykład co mają w tej chwili zrobić lekarze, bo lekarze także są podzieleni, ale większość będzie się bała po prostu w tej chwili te ciąże usuwać. Więc bardzo często powołujemy się na taką no niepisaną zasadę, że nie powinno się wymagać poprzez przepisy prawne postaw heroicznych, prawda? Mhm. No, szczególnie w odniesieniu do tej konkretnej sytuacji związanej z sytuacją kobiet, które są w ciąży. Natomiast to musimy odnieść także w stosunku do lekarzy. No, nie możemy od nich wymagać heroizmu. Bo oni mają prawo natomiast domagać się jasnego, że tak powiem, określenia, jaki jest porządek prawny. I dopóki, powiem wprost, nie owijając niczego w bawełnę, dopóki ta władza będzie rządziła, to ta sytuacja niepewności prawnej, takiej anomii prawnej, gdzie nie wiadomo, co jest obowiązującą normą prawną, będzie ciągle obowiązywała. No niestety, sami jako społeczeństwo, nie broniąc dostatecznie Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku, sami skazaliśmy się na taką sytuację. Oczywiście większość społeczeństwa nie miała o tym pojęcia, że to tak będzie, ale z drugiej strony jest faktem, że od początku, kiedy tylko Trybunał Konstytucyjny został zaatakowany, byli sędziowie Trybunału, prezesi, cały ten świat prawniczy normalny, powiem tak, wprost bronił tej sytuacji. Mówił, że to jest bardzo groźne i to się właśnie dzieje, więc społeczeństwo było ostrzeżone. Wielokrotnie, że tak powiem, te ostrzeżenia były powtarzane i w tym znaczeniu no wszyscy jesteśmy jakoś winni tej sytuacji, która się wytworzyła. I wszyscy musimy po prostu dążyć do tego, żeby ta sytuacja się zmieniła. Ja mówię nieraz, nawiązując do tradycji Solidarności, że Solidarność była takim właśnie ruchem, którego Polacy w swojej historii używali wielokrotnie po to, żeby bronić podstawowych wartości. To były różnego rodzaju powstania, insurekcje, konfederacje. I właśnie Solidarność, która zjednoczyła ludzi, no osiągnęła ten cel. Oczywiście też za olbrzymią cenę. Też nie natychmiast, prawda? Od momentu powstania Solidarności do tego zwycięstwa w 89 roku upłynęło wiele lat. Ale ta cały czas, ta presja i ta walka musiała być prowadzona. I ona teraz też musi być prowadzona. Nie ma innego wyjścia. Rządzący, likwidując Trybunał Konstytucyjny, likwidując de facto funkcjonowanie konstytucji, skazali nas wszystkich na życie według zasad, których dominującą rzeczą jest siła. Kto ma siłę, ten decyduje, prawda? I oni z całą świadomością dążyli do takiej sytuacji, lekceważąc społeczeństwo, prawda? Ale jak wiadomo, od takiej broni się ginie, od jakiej, jaką się walczy. Niestety będziemy musieli tutaj wszyscy
w obronie naszego porządku, naszej, że tak powiem, podstawowych praw, zjednoczyć się i walczyć z tą władzą. Nie ma innego wyjścia. Sądzi pan, panie profesorze, patrząc na to, co się dzieje, co się działo do 22 października, co się wydarzyło wczoraj, tak naprawdę to, co się wydarzyło wczoraj, było swoistym fenomenem, dlatego że my o publikacji tego pisemnego uzasadnienia, a później nocnej publikacji dowiedzieliśmy się, no właściwie na ostatnią chwilę, w ciągu dosłownie godziny, półtorej, zorganizowało się mnóstwo ludzi, nie tylko w Warszawie, no wiadomo, Warszawa zawsze miasto niezłomne, ale jednak w innych miastach Polski także. I widać, że chyba te emocje społeczne na nowo zostały podpalone i to się nie uspokoi, wydaje się przynajmniej, tak jak chciałoby prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość. Czy sądzi pan w związku z tym, idąc pana tropem i trochę przeinaczając te słowa, których pan przed chwilą użył, czy sądzi pan, że Prawo i Sprawiedliwość zginie od broni, której samo używa? No tak, ja właśnie tak uważam. Obserwując bardzo dokładnie to, co się dzieje w Polsce, widzę, że oni w tej chwili giną od broni, której sami używali. Sądzi pan, że rzeczywiście to jest początek końca? Czy to jest początek jakiejś społecznej rewolucji? Czy ludzie, którzy w ten sposób mówią, którzy w ten sposób oceniają tę sytuację, powinni jednak troszeczkę pohamować emocje i spojrzeć z pewnej perspektywy i troszkę chłodniej na całą tę sytuację? Ja nie jestem tutaj od wyrażania jakiejś opinii, w szczególności nawoływania do wyhamowywania emocji, takich czynów, bo zdaję sobie z tego sprawę, że emocje, jeśli zostaną uruchomione, to wtedy nikt na nie właściwie żadnego wpływu nie ma, żadne autorytety. I ci, którzy prowokują powstanie tego rodzaju emocji, muszą to brać pod uwagę i mam nadzieję, że oni biorą, tylko z przekonaniem, że sobie tym razem znowu dadzą radę. No nie widać, żeby brali pod uwagę te emocje, panie profesorze. Ja mam wrażenie, że one zostają jeszcze bardziej wzburzane przez władzę. A jak pan w ogóle ocenia, przepraszam, bo to poniekąd pytanie polityczne, ale od tej polityki nie uciekniemy, ale też chodzi mi o kwestie prawne i zgodności z prawem. Mam oczywiście na myśli działania policji. Już wiedzieliśmy, do czego jest zdolna podczas strajków w poprzednich miesiącach, a tymczasem głowa państwa mówi o tym, że właściwie profesjonalna bardzo jest polska policja, bo nikt nie zginął. Więc zastanawiam się, jak daleko w tej chwili po takim błogosławieństwie, w cudzysłowie rzecz jasna, głowy państwa, będą szli funkcjonariusze policji. Czy nie obawia się pan, że ta sytuacja rzeczywiście się bardzo mocno zaogni i pytanie, na ile policja zgodnie z prawem może sobie pozwolić? Mnie się wydaje, że jednak kierujący policją mają więcej zdrowego rozsądku i oleju w głowie niż osoba, która wypowiadała cytowane przez panią zdania, które je po prostu kompromitują. I dlatego byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, uznaliśmy za konieczne zwrócić uwagę na tą niebywałą aroganckie prezydenta, który się w ten sposób właśnie wypowiadał. My się po nim nie możemy niczego spodziewać, wiemy jaki jest jego poziom, możemy mieć tylko pretensje oczywiście do polityków, do prezesa Kaczyńskiego, że mając świadomość, kim jest, prawda, pan Andrzej Duda, forsował go na stanowisko prezydenta. No i oczywiście on jest głównie odpowiedzialny nawet za to, co prezydent mówi. Tym bardziej, że ani razu nie odciął się od tego, co prezydent powiedział. Panie profesorze, a jak teraz wygląda sytuacja już z samymi protestami? Bo przypuszczam, zresztą Marta Lempart zaraz będzie naszym gościem, więc opowie nam o tym, jakie są plany, ale no jak sądzę, to nie był wczoraj ostatni protest w związku z sytuacją, z którą mamy od wczoraj do czynienia. No i teraz co jako pan, jako prawnik poradziłby tym wszystkim, nie powiem kobietom, bo tam jest też mnóstwo mężczyzn, którzy na te manifestacje chodzą, co by im pan poradził? Jak oni się powinni zachować w sytuacji, w której na przykład podejdzie do nich funkcjonariusz policji, który na przykład będzie chciał ich wylegitymować albo będzie chciał ich wsadzić do policyjnego samochodu, wywieźć na komisariat. Co tacy ludzie powinni zrobić? Czy oni uczestniczą w legalnej manifestacji, czy w nielegalnej? I co mówić funkcjonariuszom w sytuacji, kiedy poszczególne osoby biorące udział w proteście będą zatrzymane, będzie plan ich zatrzymania? Tego rodzaju manifestacja jak wczorajsza jest całkowicie legalna. Ona jest spontaniczna, wywołana reakcją na to, co zrobiła władza. Natomiast co mogę powiedzieć? No cóż, społeczeństwo w tej sytuacji ma tylko prawo stosowania biernego oporu.
No, jeśli żądają legitymacji, trzeba się wylegitymować, ale i stosować bierny opór, bo każde przejście do, że tak powiem, czynnego jakiegoś oporu, no, będzie wiązało się z bardzo niekorzystnymi skutkami. A co, panie profesorze, bierny opór oznacza w praktyce? Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale na bieżąco chcę pewne rzeczy wyjaśniać, które mogą być dla niektórych nie do końca zrozumiałe. Czym jest bierny opór? No, wtedy, kiedy nie przechodzę do jakiegoś czynnego, że tak powiem, ręcznego wyrażania swoich emocji, ale na przykład siedzę na ulicy, prawda? Tak jak było to w pewnym momencie obywatele RP, prawda? Nie pozwalali się przesunąć z jednego miejsca do drugiego. Nie wchodzili w jakieś zaczepki ręczne i tak dalej, przepychanki, ale nie pozwalali także na, że tak powiem, na swobodę działania policji. Ja myślę, że nasze społeczeństwo doskonale wie, co to znaczy bierny opór i potrafi już się tym posługiwać. I też doradzam politykom, żeby wbrew temu, co tam się opowiada na temat udziału polityków w tego rodzaju manifestacjach, ani aby byli razem z ludźmi. Ani aby byli razem z ludźmi po to, żeby byli wiarygodnymi świadkami i wiarygodnymi obrońcami w pewnych sytuacjach, kiedy policja przekracza pewną granicę, pewną linię, której nie powinna przekroczyć. Panie profesorze, czy to jest tak, że funkcjonariusz policji w każdej sytuacji można nas wylegitymować? Jeżeli my nie robimy nic złego, idziemy po ulicy, podejdzie policjant i nas legitymuje. Może, tak? I my mamy obowiązek wtedy te dokumenty swoje pokazać, jak rozumiem. Dobrze. I druga rzecz, oprócz tego biernego oporu, oprócz tego, że pokazanie swoich dokumentów, no ale to jest tak, że każdy, kto bierze udział w takim proteście, może być wywieziony przez funkcjonariusza policji na komisariat? No niestety to jest wielce prawdopodobne, że tak się stanie. Mm-hmm. Dlatego, że oni no, pod byle pretekstem, prawda, mogą uznać, że będzie się toczyło postępowanie i to postępowanie wobec tej osoby musi właśnie zawierać ten element zatrzymania, przesłuchania na miejscu i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie możemy kwestionować tych uprawnień policji, natomiast pilnujemy wszyscy, żeby policja nie przekraczała granic, żeby nie stosowała przemocy tam, gdzie ona nie jest konieczna. A jak stosujemy bierny opór, to ta przemoc w takim przypadku nie jest konieczna, prawda? Poza samym faktem zatrzymania, doprowadzenia do suki i tak dalej, i tak dalej. A czy analizując te poprzednie protesty, widział pan, żeby funkcjonariusze policji z pana perspektywy rzecz jasna przekraczali swoje kompetencje i uprawnienia? Ale oczywiście, no przecież policjanci poprzebierani za, prawda, za osoby zwykłe używające pałek w sytuacji, kiedy to naprawdę nie było potrzebne, używanie gazu, prawda, w stosunku do ludzi, którzy nawet do posłów, którzy się legitymowali legitymacją poselską, no to są wszystko ekscesy, które przekraczają dozwolone granice. I na to nie zgadzać się nie możemy, ale musimy dochodzić tego w drodze legalnej, po to, żeby nie stwarzać pretekstu do stosowania przemocy ze strony policji, bo w niej są też pewne osobniki, które tylko na to czekają, po to, żeby pokazać przed swoimi zwierzchnikami, jak oni są właśnie tutaj aktywni po to, żeby dostać jakieś premie i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie są karierowicze i wiemy, że karierowicze są także wśród sędziów, prawda, widzimy te przykłady, bolejemy nad tym, ale nie wymagajmy zatem, że w policji będzie pod tym względem lepiej. Mm-hmm. Panie profesorze, wiadomo, że tego typu pokaz siły, z jakim mieliśmy do czynienia w przypadku no właśnie działań policji podczas protestów, no ma na celu bez wątpienia wystraszenie społeczeństwa i takie zawahanie się przed wyjściem właśnie na ulicę, czy aby nic nam się nie stanie, czy nikt nas nie wyrzuci z pracy, czy nie będzie jakichś konsekwencji, które złamią nam życie. Sądzi pan, że młodzi ludzie i ci starsi, którzy tam chodzą, dadzą się przestraszyć? Moim zdaniem nie. Tak samo jak nie dało się społeczeństwo przestraszyć w stanie wojennym, prawda? I te protesty trwały przez wszystkie te lata, prawda? One przygaszały, nasilały się, ale one cały czas trwały. I po prostu to pokolenie Solidarności nie dało się zastraszyć i jestem pewny, mało powiedzieć przekonanie, że to pokolenie, jak obserwuję na przykład moje wnuczki, prawda, które są w tej chwili studentkami, to widać bardzo wyraźnie, że to pokolenie zastraszyć się nie da, a ponieważ one już posmakowały tej wolności, ponieważ znają świat,
jeżdżą bez kłopotów po całym świecie, widzą, co się dzieje, mają dostęp do internetu, do środków przekazu. Nie ma dzisiaj tutaj żadnych barier, więc tym bardziej to nowe pokolenie jest, że tak powiem, silne i tym bardziej się nie da zastraszyć. Panie profesorze, teraz z takiego prawnego punktu widzenia, czy z tej sytuacji w tej chwili jest jakiekolwiek wyjście? No bo tak, być może, przepraszam, jeżeli to będzie dla pana pytanie niezbyt mądre, natomiast ja nie jestem prawnikiem, więc zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jeżeli mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, w tym przypadku z 22 października, mamy już to opublikowane od wczoraj, to czy w ogóle jest możliwość zmiany tego orzeczenia, właściwie zmiany prawa, które ono powoduje? To znaczy, jeżeli się pojawi w tej chwili jakiś projekt ustawy w parlamencie, na przykład projekt, o którym mówił czas jakiś temu prezydent Andrzej Duda, który jego zdaniem miałby no troszkę jakiś kompromis tutaj zapewnić, czyli możliwość usuwania płodów z wadą letalną, terminacji ciąży z płodami z wadą letalną. Czy to się da zrobić? Bo no to będzie szło w sprzeczności, jak rozumiem, z tym orzeczeniem Trybunału. No, zacznijmy od tego, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi, proszę pani. Więc nigdy nie należy się bać stawiania pytań, które nawet mogą się wydawać głupie. Tym bardziej, że akurat to pytanie wcale nierozsądne nie jest. Mianowicie, po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że nie ma racji pan Kaczyński, kiedy mówi, że na tle obowiązującej konstytucji Trybunał Konstytucyjny nie mógł wydać innego orzeczenia. Jest to kłamstwo. Orzeczenie mogło mieć taki kształt, jakie przybrały uzasadnienia zdań odrębnych tych dwóch sędziów, w szczególności sędziego Kieresa. Chcę zwrócić uwagę, że uzasadnienie jest wyjątkowo lakoniczne Trybunału Konstytucyjnego. Ma raptem 36 stron, więc jeśli się weźmie pod uwagę jeszcze te wstępne części, które w gruncie rzeczy niczego nie wnoszą merytorycznego do treści uzasadnienia, przedstawienie sprawy, przedstawienie stanowisk, to to jest wyjątkowo krótkie uzasadnienie. Natomiast cały tekst razem ze zdaniami odrębnymi to jest 135 stron. Czyli widać, że 100 stron w tym wszystkim to są uzasadnienia zdań odrębnych tych dwóch sędziów, prawda? Więc oni naprawdę przyłożyli się do tej pracy i wykazali, że mogło być zupełnie inne rozumowanie Trybunału. I teraz, już odpowiadając na pani pytania, ja uważam, że konieczna jest akcja parlamentu, który uchwali albo tę ustawę, o której prezydent zaczął mówić, albo coś zbliżonego, w każdym bądź razie, jakby po linii tych zdań odrębnych, które zostały sformułowane przez tych dwóch sędziów. I ja uważam, że to jest w tej chwili to jest właściwie jedyna droga do tego, żeby jakoś sytuację przynajmniej chwilowo załagodzić. Bo ostatecznie zgadzam się, że w tej sprawie powinien wypowiedzieć się naród w ogólnonarodowym referendum. To w końcu nie chodzi o sprawy moralności. Panie profesorze, ale kobiety, przepraszam, że wejdę w słowo, ale kobiety, które walczą o swoje prawa na ulicach, między innymi ta, która za chwilę będzie naszym gościem, czyli Marta Lempart, mówi tak, o prawach człowieka nie dyskutuje się w referendum. To wszystko jest prawda, ale poprzez referendum decyduje się o kształcie prawa. I moim zdaniem tutaj nie zgadzam się z panią Lempart. Można referendum zrobić, czego dowodem jest to, że w wielu krajach referendum w tej sprawie zostało przeprowadzone i w gruncie rzeczy wtedy zdeterminowało kształt obowiązującego ustawodawstwa. Bo my tutaj musimy trochę odróżnić sprawy moralne od sprawy ustawodawstwa, prawda? Nie zawsze da się tak zbudować prawo, żeby zadowoliło wszelkie poglądy moralne, jakie społeczeństwo ma. Więc ja uważam, że referendum jest możliwe. Możliwe są inne jeszcze rozstrzygnięcia. Możliwa jest także z punktu widzenia prawa dalsza liberalizacja ustawy i warunków przerywania ciąży. Ale teraz byłbym zdania, że należy iść w kierunku właśnie takiego rozwiązania ustawowego, które zostało zarysowane w zdaniu odrębnym pana tych dwóch sędziów. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę opinię. Profesor Jerzy Stępień, były pierwszy prezes Trybunału Konstytucyjnego, gościem Super Raportu. Pozdrawiam i dużo zdrowia życzę, panie profesorze, i do zobaczenia następnym razem. Wzajemnie. Dobrego dnia. Również. Dziękuję. Mam wyznaczony termin szczepienia. O, bardzo się cieszę. Na kiedy? Na 9 lutego. No to trzymam bardzo mocno kciuki, żeby wszystko poszło zgodnie z planem i żeby nie marznął pan w kolejce, jak nie wielu seniorów. Razem. Trzymamy kciuki. Dużo zdrowia raz jeszcze. Wszystkiego dobrego.
Do widzenia. To był profesor Jerzy Stępień. Ja już za chwilę, tak jak Państwu obiecałam, Marta Lempart, liderka Strajku Kobiet. Oczywiście porozmawiamy o planach Strajku Kobiet i o tym, jak w tej chwili sytuacja będzie wyglądała na polskich ulicach, bo bez wątpienia gorąco będzie. Co do tego chyba już nikt nie ma wątpliwości, to nie jest sztuczne podburzanie emocji. Po prostu wczoraj było widać, jak społeczeństwo szybko potrafi się zmobilizować. Pytanie więc, co ma do zaproponowania Polkom i Polakom Marta Lempart właśnie. O tym już za chwilę, ale zanim oddamy głos pani Marcie, no to słów kilka jeszcze od lekarza, który czas jakiś temu już był naszym gościem, dr Maciej Jędrzejko, ginekolog. Ja rozmawiałam z nim wiele, wiele tygodni temu już a propos właśnie tego pierwszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 22 października i wtedy zastanawialiśmy się nad tym, czy polityk ma w ogóle prawo rozstrzygać taką sytuację, jaką jest aborcja. I pan doktor powiedział jedną bardzo ważną, wydaje mi się, w tej dyskusji rzecz, że kwestia aborcja to jest kwestia umowy między rodzicem a lekarzem i matką, która w swoim łonie nosi płód. Wielu twierdzi, że nie wolno ich usuwać, nawet jeżeli mają wadę letalną. Inni twierdzą, że jest to skazywanie kobiety na absolutne tortury. Jeszcze inni mówią, że państwo wreszcie powinno zacząć chronić życie nie tylko do czasu porodu, ale także później, bo jak wygląda sytuacja z osobami z niepełnosprawnościami w Polsce, wiemy wszyscy doskonale, wystarczy sobie przypomnieć obrazki z Sejmu, kiedy rodzice osób z niepełnosprawnościami protestowali. Sytuacja bardzo skomplikowana, bardzo trudna. Oddajemy teraz, jak mówię, głos. Przypominamy sobie, co powiedział pan dr Maciej Jędrzejko, a już za chwilę Marta Lempart. Jest to podjęcie decyzji za kobiety. Jest to podjęcie decyzji wbrew tak naprawdę jakimkolwiek racjonalnym, naukowym przesłankom współczesnego świata. A to najgorsze, powodować będzie to bardzo poważne konsekwencje zarówno zdrowotne, jak i konsekwencje takie społeczne, ponieważ terminacja ciąży chorej to jest sprawa medyczna. To nie jest sprawa polityków, to nie jest sprawa ludzi, którzy chodzą na ulicy z transparentami. To jest sprawa między mamą, tatą, a lekarzem i nikim więcej. Dlatego, że terminacja ciąży chorej być może wielu ludziom kojarzy się z terminacją takiego, powiedzmy, przykładowego Maciusia z klanu, uśmiechniętego, radosnego chłopczyka, fajnego. Tymczasem tak naprawdę terminacja chorej ciąży to jest terminacja dzieci, które nie mają mózgu, które nie mają głowy, które nie mają rąk i nóg, które mają dziurę w klatce piersiowej, które mają serce na wierzchu, które mają jelita na wierzchu, które są potwornie zdeformowane, które nie mają absolutnie żadnej szansy na przeżycie poza łonem matki, nawet kilku minut. W związku z tym zmuszanie kobiet do tego, żeby donosiły ciążę do końca, czyli taką ciążę, która może nawet ważyć 3,5 kg, dziecka na przykład bez głowy, to jest po prostu niehumanitarny skandal na skalę światową. Marta Lempart, liderka Strajku Kobiet, gościem Super Raportu. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Słyszymy się, bardzo się cieszę. Pani Marto, pierwsze podstawowe pytanie. Spodziewały się Pani tego, że ten wyrok zostanie opublikowany chyba prędzej czy później, ale spodziewały się Pani, że akurat wczoraj, że akurat w takim momencie? Nie spodziewałyśmy się żadnego opublikowania, żadnego wyroku, bo żadnego wyroku nie ma. Jest oświadczenie pani magister Przyłębskiej i to nie jest opinia moja jako osoby ze Strajku Kobiet czy osoby zaangażowane bezpośrednio. To jest opinia prawników, konstytucjonalistów, Helsińskiej Fundacji, profesora Rzeplińskiego i tak dalej. Więc bardzo proszę o precyzję, dobrze? Bo to jest też dla nas bardzo ważne. Słowa naprawdę kreują rzeczywistość. Mamy doświadczenia z do czynienia z oświadczeniem pani magistry Przyłębskiej, które zostało opracowane przez osoby, których przynajmniej trzy nie są sędziami. I tak jak powiedział profesor Rzepliński, tego wyroku nie ma. Tego, co orzeczenie właściwie, właśnie, nie powinniśmy mieć wyrok. Oczywiście, to jest uproszczenie, tak jak mówię, ale słowa naprawdę kreują rzeczywistość i myślę, że to, co nam się super udało i to, co zrobiłyśmy i zrobili ludzie protestujący, to jest właśnie to, że my mamy świadomość, że nie mamy do czynienia z czymś, co zmieniło prawo. Mamy do czynienia natomiast ze skutkami tego usiłowania, czyli to nie jest tak, że my nie widzimy, co się wydarzy, że na podstawie tego właśnie, że zostało, tak jak pani mówi, to, że zostało to opublikowane w takim momencie, co od razu rodzi podejrzenie o to, że trzeba ukryć
że to może być jakiś taki wymyślony sposób, żeby ukryć ten fakt, że stali nasi seniorzy, nasze seniorki pod tymi przychodniami, żeby zapisać się na szczepienie i odeszli z niczym, że jest bałagan, że jest tragiczna sytuacja, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. Oczywiście, że to może być tak, że wyciągnięcie tego tematu, jakbyśmy się na to nie złościły, że znowu jesteśmy tak używane i że znowu musimy wychodzić. Oczywiście, że to jest celowe. To jest przykrywanie niekompetencji emocjami, przykrywanie korupcji i chaosu emocjami społecznymi. No to jest model przećwiczony. Natomiast te 3 miesiące, jeżeli chodzi o nas i ludzi protestujących, my te 3 miesiące wykorzystałyśmy i wykorzystaliśmy najlepiej, jak się da. Czyli lekarze, lekarki wiedzą, że teraz jest czas próby. Część będzie twierdzić, że oświadczenie pani Przyłębskiej jest wyrokiem. Część nie. Mhm. Będą ponosić konsekwencje prawne. My jesteśmy na to gotowe, no tak jak pewnie gotowa też jest na to prokuratura, która będzie próbować zmuszać ich do stosowania tego oświadczenia, które nie zmieniło prawa. No ale przypomnę, że to jest też nie od dziś. Organizacja taka jak na przykład Federa walczy o prawa osób do legalnej aborcji, czyli o realizację tego prawa, które jest od lat. I to też jest nasz apel. Wspierajmy Federę, wspierajmy Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Dobrze. Rodziny. Bo pani Marto, co pani ma na myśli prawniczka... mówiąc, jeśli mogę teraz wejść w słowo, że to jest czas próby dla lekarzy? Lekarze mogą się, znaczy mogą, będą musieli się zdecydować. Lepiej jest być pośrodku. Oczywiście lepiej jest mówić nie mogę, nie wiem, nie dotyczy mnie to, są różne opinie. Sprawa jest bardzo prosta. Albo lekarz uznaje oświadczenie pani Przyłębskiej za wyrok i będzie próbował odmówić aborcji kobiecie, która ma do niej prawo, bo prawo się w Polsce nie zmieniło, to aborcji z przyczyn patologicznych. I wtedy trafi przez sąd, i wtedy trafi przed Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wtedy prawa tej kobiety będą bronione między innymi przez Federę i prawniczki, które się tym zajmują, włącznie z wnioskiem o zabezpieczenie, czyli o to, żeby jej prawo jednak zostało zrealizowane, nawet przed rozstrzygnięciem, albo będzie człowiekiem przyzwoitym, który powie, że oświadczenie pani Przyłębskiej można włożyć sobie w buty i wtedy się jest wyższym, natomiast prawo się nie zmieniło i wtedy ta osoba, ten lekarz, ta lekarka będzie oczywiście najprawdopodobniej ścigana przez państwo polskie, przez prokuraturę. No właśnie, i w tym kontekście pytam pani Marto, bo ja rozumiem tę logikę, o której pani mówi, tylko zastanawiam się, czy to nie jest jednak wymaganie od lekarzy pewnego heroizmu. Znaczy ci ludzie też mają swoje rodziny, mają swoje dzieci i jeżeli przyjdzie policjant z pałką, zaprowadzi takiego lekarza na komisariat, który zostanie skazany przed sądem i pozbawiony, doskonale pani wie, jak wygląda sytuacja w wielu sądach w tej chwili, pozbawiony możliwości wykonywania zawodu i jeszcze pewnie wiele innych konsekwencji. Czy panie nie wymagają za dużo? Czy to nie jest wymaganie jednak heroizmu od ludzi, którzy po prostu mogą się bać o swoje własne życie i swojej rodziny. Oczywiście, bardzo proszę. My się nie boimy? A my się nie boimy? Dziewczyny, które są w desperacji, kobiety, które są w desperacji, w strasznej sytuacji. W czym lekarze są lepsi od nas? Dlaczego my mamy być heroiczne? Dlaczego my mamy się wystawiać na gaz, na bicie, na ten strach, na ten stres, na to upokorzenie? A w czym lekarze są od nas lepsi? Dlaczego oni mają być ochronieni przed tym, że jest czas próby? Że trzeba stanąć po stronie prawdy, słuszności, wartości, że oczywiście ja wiem, że nie każdy przejdzie ten test, ale nikt z nas, z tych osób, które walczą na ulicach o życie i o wolność, nie mówi, że jest lepszy, że jest ponad i że odmawia wzięcia udziału w tym teście. My zdajemy ten test obywateli i obywatelki od lat i lekarze też muszą to zrobić. Są tacy, którzy nie zdadzą i to jest oczywiste. Zda bardzo niewielu z nich, ale nie jest tak, że my możemy ich wyłączyć z tego. My możemy powiedzieć, dobrze, możecie stać po stronie rządu przeciwko kobietom, wam odpuszczamy, bo wy jesteście lepsi od nas. Nie są lepsi. Nikt nie jest lepszy. Każdy ma obowiązek stanąć po stronie prawdy. Oczywiście, że to jest trudne i to też jest tak, że ludzie często mówią, że no tak mało osób się, no, ciągle jest dyskusja, że mało osób na protestach, że mało osób się angażuje. Władysław Frasyniuk kiedyś powiedział, że to jest taki mit, że na przykład w czasach PRL-u 10 milionów ludzi stało na ulicach i krzyczało precz z komuną. No nie, to jest zawsze 1, 2, 3% społeczeństwa i tak to będzie w przypadku też lekarzy, że ten test zdadzą, zda bardzo niewielka część z nich. Mhm. Ale to nie znaczy, że możemy im odpuszczać i mówić, nie, nie, wy nic nie musicie. Musicie. Musicie zająć stanowisko i ponieść tego konsekwencje. Taki to jest teraz straszny czas. I oczywiście, że pretensje trzeba mieć do PiS-u, że my teraz będziemy toczyć wojnę na wszystkich frontach, ale ja nie mam wątpliwości, po czyjej my jesteśmy stronie. Ja jestem po stronie kobiet, a nie po stronie rządu. I niestety są tylko dwie strony. Nigdy nie powinno tak być. Powinniśmy móc mieć różne poglądy, powinniśmy móc rozmawiać, powinniśmy o różnych rzeczach dyskutować, powinniśmy móc dochodzić do jakichś wspólnych rzeczy, które nikogo nie krzywdzą i nikomu nie niszczą życia. Ale tak nie jest teraz. Teraz jest wojna i nie ma nic pośrodku. Wielu zarzuca pani...
Wielu zarzuca pani, że pani, wielu zarzuca pani, że pani nawołuje do rewolucji, że pani nawołuje do radykalizacji zachowań i napuszcza jedną część społeczeństwa na drugą. Doskonale pani o tym wie, bo takie argumenty pojawiają się już od wielu, wielu, wielu tygodni. Co pani odpowie ludziom, którzy zarzucają pani zbyt brutalny język, bardzo często, przepraszam, ale chyba możemy rozmawiać wprost, chamski język, że pani idzie za daleko, że to jest po prostu absolutnie niedopuszczalne, że pani podgrzewa emocje, że pani jest nieodpowiedzialna i tak dalej, i tak dalej. Co pani tym ludziom odpowie? Każdy ma swoją rolę do odegrania. Ja nikogo nie zmuszam, żeby był taki jak ja. Ja nikogo nie zmuszam, żeby też szedł w te emocje. I zobaczmy, ile jest nurtów. Są ludzie, którzy w różny sposób rozmawiają, w różny sposób protestują. Protesty w różnych miastach też różnie wyglądają, tak? Te brutalniejsze hasła się pojawiają w większych miejscowościach. Naprawdę w różnych miejscach jest różnie. Po naszej stronie, czy też po stronie kobiet jest mnóstwo osób, z którymi ja nie mam bezpośrednio związku i nawet retorykę mamy zupełnie inną. I niech sobie to będą te strumienie. Radykalizacja też dokonuje się sama i to nie jest tak, że ja, gdyby nie było na to pola, gdyby nie było tak, że ludzie są naprawdę wkurzeni i szukają środków wyrazu ponad to, co do tej pory się działo, to by się nie zdarzyło. Ja bym mogła sobie nawoływać. Ja odpowiadam na jakiś kawałek zapotrzebowania społecznego, ale różni ludzie zajmują się różnymi rzeczami. Tak jak mówię, Federa zajmuje się bronieniem kobiet w konkretnych przypadkach. Aborcja bez granic, dostarczaniem aborcji. 22, 29, 22, 5, 9, 7, numer do aborcji bez granic. Oczywiście, że zakaz aborcji nie powoduje braku aborcji, tylko właśnie kwestia tego, że musimy sobie organizować system poza. Ja rozumiem, że to jest trudne, to znaczy, że wszyscy chcielibyśmy, żeby walka o wspólne rzeczy odbywała się pod jednym hasłem, w jeden sposób. Nie da się tego pogodzić. Każdy walczy po swojemu. Ja oczywiście, że powinnam brać pod uwagę to, że jestem bardziej eksponowaną osobą, ale nie ma żadnych przeciwwskazań i naprawdę jest ten nurt taki bardziej umiarkowany, łagodniejszy, być może też bardziej merytoryczny. One są obok mnie i niech tak zostanie. To jest też kwestia tego, żebyśmy sobie troszkę odpuszczali i tak sobie trochę dawali pole i trochę sobie ufali też. Ja o to proszę. Ja wiem, co robię i tak jak mówię, ja się w tym odnajduję. No to jest bardzo dobry przykład. No, są ludzie, którzy mają zakaz wstępu do Sejmu jak ja, a są tacy, którzy robią konferencję w Sejmie o tym, że podebrali komuś posła. I okej, i walczymy o Polskę naszych marzeń, każdy o swoją, każdy na swój sposób, no. Pani Marta, a jak to dzisiaj jest z tymi protestami, które już wczoraj w bardzo szybkim tempie wylały się na ulice, nie tylko Warszawy, ale i innych największych polskich miast? Przypuszczam, że to jeszcze nie jest koniec, ale o dalszym planie za chwilę. Natomiast jeszcze jedna kwestia dotycząca właśnie tego, o czym te protesty są. Bo wielu mówi, że nie podoba im się to, że część z pań mówi o tym, o aborcji, w ogóle jak ona miałaby być pewną formą antykoncepcji, że to jest jednak za daleko. O czym one są? Czy one są, żeby rzeczywiście absolutnie zliberalizować kwestie aborcyjne w Polsce i dopuszczać aborcję w każdym możliwym momencie? Czy to jest protest w sprawie tego, żeby jednak pozostawić ten bardzo niedoskonały, ale jednak kompromis z 93 roku? Czy to jest protest dotyczący w ogóle już nie tylko aborcji, ale generalnego obywatelskiego sprzeciwu wobec rządu Zjednoczonej Prawicy? Czy nie da się w ogóle powiedzieć tak naprawdę, bo każdy z tych protestów jest o czymś innym? Każdy z tych protestów jest o czymś innym i osoby będące na protestach walczą o swoje. Ja nie mogę się wypowiadać właśnie za te osoby. Zawsze tego bardzo lubimy. To jest walka o wolność, tak jak mówimy. I to jest dla mnie jako feministki akurat super i ciekawe i samo w sobie paradoksem, że symbolem tej walki o wolność, czy też tym elementem, który to wywołał, jest kwestia aborcji. Ale ludzie idą przeciwko rządowi, który nie działa, który nie zna się na edukacji, który nie zna się na ochronie zdrowia, który nie jest w stanie pomagać ludziom, którzy tracą pracę i dorobek życia. I tego nie możemy lekceważyć. Pewnie, że byłoby łatwiej, gdyby było tak, że jest napisany jeden konkretny postulat, co do którego się wszyscy zgodziliśmy. No właśnie tak nie jest. Ludzie mają naprawdę swoje postulaty i my jako strajk, oczywiście, że to jest też dla nas trudne i do przepracowania. My mamy swoje postulaty jako organizacja feministyczna. My chcemy legalnej, bezpiecznej, darmowej aborcji, bo tak jak mówię, no, kłamanie, że zakaz aborcji powoduje brak aborcji, zostawiamy prawicy i kościołowi. My się w to nie bawimy i nikt z rozsądnych ludzi się w to nie bawi. Ale to są nasze cele i to są nasze postulaty. A ludzie, którym my zapewniamy wsparcie, którzy idą razem z nami, którzy oddolnie organizują protesty, oni mają swoje i bardzo dużo pracy też trzeba włożyć w to, żeby też się szanować i żeby oddawać pole tym osobom, które na różne rzeczy są niegotowe, ale też właśnie, które idą w innych sprawach niż postulaty stricte strajku kobiet, bo my jesteśmy tak naprawdę tylko taką grupą wspierającą ten ruch oddolny, wspierającą protesty. Byłoby łatwiej, gdybyśmy mieli napisane 5 punktów,
co do których 100% ludzi uczestniczących w protestach się zgadza. Ale tego się nie da zrobić i trzeba to marzenie o tym, żeby to tak zrobić, odłożyć do lamusa i cieszyć się tą różnorodnością i cieszyć się tym, że to jest dobry też sposób na taką debatę obywatelską. Niech ona się odbywa na ulicach, skoro nie może się odbywać nigdzie indziej. Przecież to zmieniło nastawienie Polaków i Polek do legalnej aborcji. Właśnie to. W 2016 roku 37% ludzi było za legalną aborcją. Ja byłam do 2016 roku, ja myślałam, że kompromis jest tak zwany, kompromis jest w porządku. I nie widziałam, że to jest coś nie tak, że wszyscy wiemy, ile to kosztuje, wszyscy wiemy, jak to się załatwia. Każdy zna kogoś, kto zna kogoś, kto miał zabieg. Ja też już żyłam jako nastolatka i potem kobieta młoda w tym kłamstwie, a w 2019 roku 69% ludzi w Polsce chciało legalizacji aborcji, czyli uwolnienia się od tego kłamstwa, że aborcje się nie dzieją. No to o to chodzi. No i patrzymy oczywiście na Argentynki, ja mam troszkę zieloną chustkę. To jest postulat strajku kobiet i zawsze będzie. No dobrze, to jest walka nasza. Słów kilka o tym, ale co ludzie, proszę, przed nami. Swoje i mają nawet, że oczywiście, że mają prawo się z nami nie zgadzać i mówić, chcemy, żeby było tak, jak było. I to może być dla mnie trudne osobiście, czy dla moich koleżanek, ale naszym obowiązkiem jest absolutnie to uszanować i dać pole też takiej narracji. Przy okazji poprzednich protestów, po 22 października, takim szerokim echem odbiła się pani wypowiedź krytykująca poniekąd, no tak to trzeba nazwać, postawę polityków i polityczek w Polsce, którzy przychodzili na te protesty. Pani zarzuciła im, że oni trochę próbują się budować i podreperowywać lub też w ogóle kreować swój wizerunek na tych protestach właśnie. Wczoraj z kolei w Alei Szucha podziękowała pani tym politykom, którzy na proteście są, którzy są z wami na ulicach i walczą o to, żeby kobiety były wolnymi jednostkami w tym kraju. No to jak to jest? To pani zmieniła opinię? Uważa pani, że jednak wam wsparcie tych polityków się przyda? Wsparcie polityków nie jest nam potrzebne. Politycy potrzebują naszego wsparcia. Natomiast to, że są z nami w momencie, kiedy grozi im też przemoc policji, że są na ulicy z ludźmi, jest super i jestem im bardzo wdzięczna, bo to oznacza, że też dotarliśmy się, jeżeli chodzi o rolę. Oni nie są od prowadzenia protestów, oni nie są od wypowiadania się o celach protestów i jakby też przypisywania sobie tego, że jakiś mają konkretny wpływ na to, co ludzie robią oddolnie, ale to, że są z nami, że są, wczoraj zresztą były przecież i Zieloni byli i razem, z tego co widziałam flagi, w sposób właśnie taki nieinwazyjny, z szacunkiem i posłowie, i posłanki, zresztą parlamentarzyści, bo też senatorowie, po to, żeby nas chronić, wiedząc już, że im też się może oberwać tak naprawdę, że to przemoc też może ich dotknąć, to jest bardzo cenne. To, że mówią politycy i polityczki opozycji, to, co jest takie dla nas bardzo ważne, że to nie jest wyrok i to nie jest trybunał. Mówią o pseudowyroku, pseudotrybunale, czyli ta nasza walka o język jest bardzo przez nich wsparta. Mówią prawdę właśnie w tej sprawie. Nie wchodzą w szczegóły dotyczące tego, jak sobie wyobrażamy prawa kobiet, czy nawet kwestii aborcji, ale mówią te słuszne rzeczy, nie idą nam wbrew. Takie rzeczy trzeba zawsze doceniać. Natomiast ta pokusa po stronie polityków, polityczek, żeby jakoś coś tu ugrać, zawsze będzie. No ale ja jestem wdzięczna wszystkim, którzy są w stanie się jej oprzeć, bo to jest ogromna pokusa. Ja jestem w stanie sobie to wyobrazić, że można sobie łatwo nabić punktu odpowiednim zdjęciem w odpowiednim miejscu, ale wydaje mi się, że wielu polityczek i wielu polityków bardzo dużo przepracowało w tych ostatnich miesiącach. I tak jak no nie mamy nikt z nas chyba powodu jakoś się zachwycać naszą sceną polityczną, to za dobre rzeczy trzeba chwalić, za dobre rzeczy trzeba chwalić. To jest też ważne. To teraz pytanie, które mam wrażenie wielu zadawało sobie wczoraj, patrząc na relacje i transmisje właśnie z ulic polskich miast, kiedy tak bardzo, bardzo szybko ludzie potrafili się zmobilizować i na te ulice wyjść w proteście po raz kolejny. No ale teraz pytanie bardzo ważne i bardzo jestem ciekawa, czy pani potrafi na nie konkretnie odpowiedzieć. Co dalej? Co dalej? Jaki wy macie plan? Plan no, mamy na najbliższe dwa dni, jeżeli chodzi o protesty, ale rozumiem, że chodzi o ten dalszy plan. Tak. My jako organizacja jesteśmy tym właśnie, tą grupą wspierającą ludzi idących po swoje. Oczywiście, że cały czas na uwadze i na widoku mamy to, żeby ten rząd sobie poszedł. I to nie, my tego nie sprawimy jako strajk kobiet. To sprawią ludzie, którzy walczą o te różne poszczególne swoje postulaty. To sprawią poszczególne branże, poszczególne zawody, poszczególne grupy społeczne, które już doprowadzą ten rząd do takiego stanu, że on będzie musiał się poddać, bo już nie będzie miał wyjścia, bo już dojdzie do ściany. I oczywiście, że możemy sobie mówić, że oni się nigdy nie poddadzą. Ja uważam, że w pewnym momencie już nie będą mieli wyjścia, bo ten tunel jest coraz węższy. To jest jeden cel, a drugi cel jest taki, żeby już nic nie było tak, jak było, żeby Polska była naprawdę dla wszystkich, bo widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o sytuację osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, o ochronę zdrowia.
o to wszystko, co jest tak naprawdę naszymi podstawowymi Pani potrzebami. Pani to są bardzo piękne idee i wydaje mi się, że się wszyscy do tego zgadzamy, żeby było dobrze, żeby było równo, żeby było lepiej. Ale jak to zrobić? Bo oczywiście możemy sobie utopijnie myśleć, że wychodząc na ulicę, że społeczeństwo, no wiadomo, Polacy są akurat ekspertami od rewolucji też często, ale nie da się tego zrobić bez polityki. Pani już w politykę weszła kilka razy i rozumiem, że podtrzymuje Pani opinię, że nie chce do niej wracać i nie ma takiej opcji po prostu, tak? Nie ma takiej opcji i to jest też była szkoła dla nas wszystkich, i dla nas, i dla ruchu, i dla mnie, jako dla osoby po prostu. To, co tak jak przez te 3 miesiące wypracowywałyśmy odpowiedni stosunek do tego, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o Trybunał i w ogóle wiarę w ludziach. 85% ludzi uczestniczących w protestach wierzy, że one odniosły skutek, że mimo policji, instytucji, straszenia, tak dalej, że 66% ludzi w ogóle w Polsce uważa, że te protesty odniosły skutek. To jest niesamowity wynik. Natomiast to, co ta praca, którą teraz też wykonujemy i wykonujemy ją równolegle, to jest powiedzenie wszystkim politykom z całej sceny politycznej, patrzcie, co potrafią zrobić ludzie, którym idzie ktoś wbrew. Patrzcie, co potrafią zrobić ludzie, jeżeli się złoszczą, jeżeli się gniewają. Pamiętajcie, że jak wy będziecie u władzy, to ostrze może trafić w waszą stronę, to pod waszymi biurami się może to dziać, więc zastanówcie się dobrze, jak chcecie kreować tę nową politykę. Ja nie muszę być polityczką. Wystarczy, że będziemy potężnym obywatelskim ruchem, jednym z wielu, który będzie pilnować tego, żeby politycy robili to, co trzeba. A myślę, że ludzie już poczuli moc sprawczą. Poczuli moc sprawczą i że politycy naprawdę muszą nam służyć, a nie nami rządzić. To jest ten przełom. I to jeszcze jest wiele do przepracowania, bo oczywiście politycy mają dostęp do mediów. To stare myślenie, które dopada każdą nową inicjatywę, ta rutyna partyjna, oczywiście, że to będzie wracać. Natomiast ludzie poczuli swoją siłę i myślę, że politycy na przykład opozycji mają świadomość, że kierunek protestu i gniewu obywatelskiego bardzo szybciutko może pójść w ich stronę, jeżeli będąc oni u władzy sprzeciwią się temu, czyli nie będą uchwalać prawa, którego ludzie sobie życzą, albo będą uchwalać prawa, którego ludzie sobie nie życzą. To jest nasza praca. Profesor Jerzy Stępień, pierwszy prezes Trybunału Konstytucyjnego, który przed panią był moim gościem, powiedział, że to, co się dzieje, przypomina mu no, ten ruch i taką rewolucję solidarnościową z 1980 roku i później. Niestety mówił to też w perspektywie, sam stwierdził słowo, niestety to nie jest moja interpretacja, że to będzie trwało lata jeszcze, tak jak było w przypadku Solidarności, że to niestety jest z jego perspektywy walka rozłożona na dłuższy czas. Ale czy rzeczywiście pani ma poczucie, że to jest już pewna taka społeczna, obyczajowa rewolucja? Tak, mam poczucie, że to jest rewolucja właśnie jeżeli chodzi o tę naszą moc sprawczą, czyli może być tak, że to nawet powinno potrwać ciut dłużej po to, żeby jak zmieni się władza, to nie weszła ta kolejna znowu w taki model, w którym obywatele nie mają nic do powiedzenia. Być może właśnie na to potrzebujemy czasu, żeby my jako społeczeństwo obywatelskie się do tego przygotować. Zadzieje się to w tym czasie, jakim się ma zadać. To tak jak ja mówię, że każdy może zrobić tyle, ile może zrobić, nie może zrobić więcej, nie ma na to siły. Tak samo rzeczy się zadzieją w takim czasie, w jakim mają się zadziać, w jakim złożą się te wszystkie czynniki. Naszą rolą jest podtrzymywać ten ogień, naszą rolą się zorganizować i naszą rolą jest zapewnić, że nikt nie będzie szedł sam, że każda osoba, która organizuje protesty, uczestniczy w protestach, ma wsparcie organizacyjne, ma wsparcie prawne, ma wsparcie psychologiczne i to właśnie robimy. To jest nasza rola i jeżeli to jest tak, że jeszcze przez długi czas Strajk Kobiet będzie coraz większym helpdeskiem, coraz większą organizacją, która po prostu wspiera każdą osobę i każdą inicjatywę protestującą w obronie konkretnych praw i wolności, to okej, to niech tak będzie, to super, to tak właśnie zróbmy, to budujmy sobie społeczeństwo obywatelskie, które organizuje się w proteście tak jak nigdy wcześniej i walczy o swoje i idzie po swoje i niech te strumyczki się zbiegną, bo one się w końcu zbiegną. Mit o tym, że wszyscy razem w jednej sprawie pod jednym hasłem jest nie do zrobienia w Polsce, to muszą być strumienie, które się spotkają, ale każdy z tych strumyczków musi iść na swoich zasadach sam tak, jak chce i w tej sprawie, którą uważa za ważną. My mieliśmy bardzo dużo takich uwag, no ale tych, na przykład tych postulatów jest tyle i no ale to się nie da, to jest chaos. Ja mówię, no to proszę przyjść na ulicę, podejść do naszych kolegów, na przykład taksówkarzy, którzy kompletnie są wykluczeni ze wsparcia tarczy i powiedz im, że ich postulaty są nieważne, że to, co dla nich w tym momencie jest najważniejsze, bo dla nich nie jest w tym momencie najważniejsze prawo do aborcji, dla nich jest właśnie najważniejsze to, że są wykluczeni z tarczy. Powiedz im, że mają się schować z tym postulatem, że on jest nieważny, że to jest nie okej, że oni o tym teraz mówią. Każdy ma prawo walczyć o to, co chce i te strumienie się zbiegną. Czyli mówimy o czasie, w którym te strumienie się zbiegną, kiedy one się spotkają. Ja tego nie wiem. Robimy wszystko, żeby to było jak najszybciej. Ale władza liczy na to, że się zmęczycie. No, 3 godziny, 51 miast.
To gratuluję władzy. Nie wiem, czego władza się spodziewała, że co się wydarzy. Marta Lempart, liderka strajku kobiet, gościem super raportu. Pani Marto, dziękuję bardzo za to spotkanie. Dużo zdrowia życzę i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję. Dzięki. Kilkadziesiąt miast wczoraj rzeczywiście wyszło na swoje ulice w proteście przeciwko publikacji uzasadnienia pisemnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, a co za tym idzie zapowiedzianego przez rząd ruchu publikacji tego w Dzienniku Ustaw. To wydarzyło się w nocy. Pokazywaliśmy dzisiaj Państwu, jak wyglądała sytuacja w Gdańsku. No to teraz do mojego ukochanego miasta, do Warszawy zajrzymy. Pani Katarzyna Kotula, posłanka Lewicy, teraz Państwa gościem super raportu. Dzień dobry, Pani poseł. Dzień dobry, Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Marta Lempart, przed chwilą takie ostrzeżenie chyba w Państwa kierunku, w kierunku opozycji wystosowała, mówiąc, że gdyby się okazało, że dojdą Państwo do władzy i nie będą szli zgodnie, jeżeli chodzi o ustawodawstwo, z tym, czego życzy sobie społeczeństwo, to będą mieli podobne Państwo kłopoty jak Prawo i Sprawiedliwość. Czy jest Pani dzisiaj w stanie zagwarantować, że gdyby Lewica w koalicji, na przykład z Koalicją Obywatelską, doszła do władzy, to będzie liberalizacja prawa aborcyjnego? Czy dzisiaj Państwo są tak niedogadani w tej sprawie, że właściwie nie wiadomo do końca, jak to mogłoby się skończyć? Ja Pani redaktor przypomnę, że Lewica z postulatem liberalizacji prawa aborcyjnego szła do wyborów i z tej obietnicy się wywiązała, bo w 2020 roku w marcu, a właściwie w kwietniu została złożona przez nas ustawa liberalizująca prawo aborcyjne, ale później w czasie trwającego kryzysu po pseudowyroku marionetkowego jednak Trybunału Konstytucyjnego 22 października Lewica złożyła dodatkowy projekt, który był rozwiązaniem na ten kryzysowy czas i to był projekt, który depenalizował aborcję, czyli projekt, który mógłby powodować, gdyby został nadany numer druku, gdybyśmy mogli ten projekt procedować, do czego oczywiście gorąco zachęcamy. W tej sytuacji mielibyśmy takie prawo, w którym lekarz, osoby, które pomagają kobiecie w aborcji, ale także mąż czy też chłopak, nie byliby karani za aborcję. Ja tylko przypomnę, że często media obiegają takie informacje. Nawet niedawno na karę pozbawienia wolności został skazany mężczyzna, który pomógł kobiecie przerwać ciążę, czyli zaopatrzył ją po prostu w tabletki, choć dziś samo przerywanie ciąży za pomocą aborcji farmakologicznej jest legalne. Do tego przypomnę, że w październiku po tym wyroku, o którym mówimy, posłanki Lewicy wraz ze stowarzyszeniami, organizacjami, także z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet, ale jest tam też aborcyjny Dream Team, który od wielu lat pomaga kobietom w przerywaniu ciąży i wciąż w tym czasie, teraz kryzysowym, przede wszystkim jest też na pierwszej linii frontu, kiedy potrzebna jest po prostu pomoc. Jest Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która także świadczy taką pomoc prawną w każdej trudnej sytuacji. Pomaga także kobietom znaleźć placówki medyczne, które wciąż jeszcze wykonują te zabiegi aborcji. Są tam łódzkie dziewuchy, czyli wszystkie te ruchy, które od lat stoją na ulicy i warczą
walczą o prawo do przerywania ciąży, jest też Centrum Praw Kobiet. No dobrze, pani poseł, okej, dobrze, to wspiera. Na chwilkę przerwę, wejdę w słowo. Działają państwo, świetnie. Dobrze, tylko ja przypominam sobie, pani poseł, sekundę, przepraszam, bo nie wiem, czy pani mnie słyszy, więc muszę tak podnieść głos na sekundę. Pani poseł, SLD było u władzy, Lewica była już u władzy. Nie przypominam sobie, żeby wtedy tak heroicznie składali państwo projekty dotyczące liberalizacji ustawy aborcyjnej. Byli państwo zwolennikami kompromisu z 93 roku, ba. Przypominam sobie nawet, że SLD całkiem nieźle układało się z Kościołem, w związku z tym wielu może mieć teraz pewne obawy dotyczące tego, czy Lewica od tamtego czasu tak naprawdę się zmieniła. Pani redaktor, to ja przypomnę, że to właśnie Lewica złożyła w Sejmie 8 projektów liberalizujących prawo aborcyjne. Chciałabym też powiedzieć, że do niedawna te projekty wiele się od siebie nie różniły. Większa część z nich oparta była oczywiście na tej ustawie, która obowiązywała do niedawna, właściwie można powiedzieć do wczoraj, z 1993 roku, czyli była to ustawa regulująca prawo do przerywania ciąży, ale także wprowadzająca rzetelną edukację seksualną, także dostęp do środków antykoncepcyjnych, co oczywiście nigdy się nie wydarzyło, bo nawet w momencie, w którym rządziło Prawo i Sprawiedliwość, czy też poprzednie rządy Platformy Obywatelskiej, to pomimo obowiązującej z 1993 roku ustawy, kobiety nie miały dostępu do pełni praw reprodukcyjnych, ale także nie było w polskich szkołach rzetelnej edukacji seksualnej. Ja mogę zapewnić, że w ramach Komitetu Legalna Aborcja Bez Kompromisów wraz z środowiskami, organizacjami kobiecymi powstała bardzo nowoczesna ustawa aborcyjna, która dotyczyła będzie tylko i wyłącznie tematu aborcji. Ustawę tą zaprezentujemy Państwu już wkrótce, mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu. I posłanki Lewicy są tak naprawdę obecne teraz na protestach na ulicy, oczywiście we wszystkich miastach w Polsce, ale ja przypomnę, że większość z nas z tych posłanek, które są posłankami klubu parlamentarnego Lewicy, to są osoby, które od wielu lat o prawa kobiet walczyły, także w temacie aborcji. Mm-hmm. Pani poseł, ja rozumiem, że państwo mogą pisać projekty ustaw, wiemy, co się z nimi wydarzy w obecnym Sejmie, przy takiej większości parlamentarnej. Jeżeli nawet trafią one pod obrady, w co wątpię, to utkną w zamrażarce marszałek Elżbiety Witek. Taki był los już niejednego projektu opozycyjnego. W związku z tym teraz pytanie tak zupełnie praktycznie. Co w tej sytuacji można zrobić? Jak na przykład pani się zachowa, gdyby pod obrady Sejmu trafił już zapowiadany projekt autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy, który dopuszcza aborcję ze względu na wadę letalną płodu? Czy wtedy pani powie, nie możemy w ogóle dyskutować na ten temat w taki sposób, czy jednak podniesie pani rękę za, żeby no chociaż w takiej sytuacji kobiecie pomóc? Pani redaktor, my nie podniesiemy ręki za i nie poprzemy tego projektu, bo ja przypomnę, że w projekcie prezydenta Andrzeja Dudy, o którym mówiła pani przed chwilą, jest zapis, który mówi o tym, że te wady płodu, wady letalne muszą niechybnie prowadzić do śmierci płodu. To jest bardzo nieprecyzyjny zapis, zresztą równie nieprecyzyjny jak niby furtka, którą zostawił pseudotrybunał konstytucyjny w tym uzasadnieniu, które opublikował wczoraj. Tak właściwie niejasne i nieprecyzyjne są te zapisy mówiące o tym, że być może w sytuacji, w której kobieta będzie w ciąży, płód obarczony będzie ciężką wadą i ta wada zagrażała będzie zdrowiu lub życiu kobiety, to wtedy takie przerywanie ciąży, taka aborcja będzie możliwa. To jest naprawdę bardzo nieprecyzyjne. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia można powiedzieć, że Światowa Organizacja Zdrowia opisuje zdrowie jako dobrostan psychiczny i fizyczny. I tutaj też spoglądam na ustawę, którą my jako komitet składać będziemy wkrótce i pod którą będziemy zbierać podpisy. My także taki zapis mamy, mówiący o tym, że jeśli chodzi o zdrowie kobiety, to brane jest także pod uwagę zdrowie psychiczne. Natomiast nigdy nie poprzemy, ponieważ w propozycji prezydenta Andrzeja Dudy my tak naprawdę dyskutujemy o tym, czy możemy kobiety torturować mniej, czy jednak trochę bardziej. Ja zapewnić mogę państwa, niestety, że ta sytuacja, w której dzisiaj jesteśmy, doprowadzi prawdopodobnie do śmierci kobiet, po prostu. Kobiety będą umierać z powodu braku dostępu do aborcji w przypadku, kiedy płód obciążony jest ciężką wadą, nieodwracalną, bo to są naprawdę bardzo, bardzo różne przypadki. Pomimo, że medycyna jest bardzo zaawansowana, to my dzisiaj wciąż jesteśmy w sytuacji, w której nie wiemy, w jakim momencie przenoszenia na przykład takiej ciąży, ta ciąża może być niebezpieczna dla zdrowia i życia kobiety. Nie wiemy też, jak zachowają się oczywiście lekarze, bo ja mam nadzieję, że znajdą się tacy odważni, którzy będą decydować się na to i tacy też do nas się odzywają i z nami się kontaktują, którzy będą decydować się na to, żeby pomagać kobietom w przerywaniu ciąży. Przypomnę, że kobiety same też się wspierają poprzez organizacje, stowarzyszenia, chociażby takie jak Aborcyjny Dream Team. To nie jest tak, jak wydaje się Prawu i Sprawiedliwości, że za pomocą
magicznej różdżki nagle aborcji w Polsce nie będzie. Aborcja była, jest i będzie przeprowadzana. Podejrzewam, że z powodu tego, że kobiety nie będą miały dostępu do aborcji, może być nawet tak, że zwiększy się liczba nielegalnych aborcji znacznie prawdopodobnie. Dobrze, pani poseł, tylko prawda jest tylko prawda jest taka, że my w tej chwili znaleźliśmy się w pewnym klinczu prawnym, bo ani jedna strona nie chce się cofnąć, ani druga strona nie chce się cofnąć. Mamy taką, ani inną sytuację w parlamencie. Z tym państwo na razie nic nie zrobią, mogą tylko pracować tak, żeby przekonać wyborców do tego, by na państwa zagłosowali i odsunęli Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Ale no to rozumiem, że my jesteśmy w sytuacji bez wyjścia trochę przez najbliższy czas. Tak. Tutaj się nic nie zmieni. Znaczy my to jest sytuacja bez wyjścia, ale ja przypomnę raz jeszcze, że ustawa o depenalizacji aborcji, którą Lewica złożyła w październiku, o której od początku mówiłyśmy, że być może jest to dobre rozwiązanie, szczególnie na czas pandemii, bo możemy się zgodzić na to jako klub parlamentarny, żeby wprowadzić taką ustawę na czas określony. Być może na rok, być może na dwa, kiedy będziemy mogli spokojnie wrócić do debaty na temat aborcji. Prawo i Sprawiedliwość mówi dziś, że kobiety wychodzą na ulicę, że używają tam nieparlamentarnego języka, że są brutalne, że w jakiś sposób atakują, nie wiem, chociażby siedziby Prawa i Sprawiedliwości, bo atakują też kościoły, ale ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość nie dało przestrzeni do debaty na temat aborcji w Sejmie. Dwa projekty Lewicy, żaden z nich nie otrzymał numeru druku i tak naprawdę rękami Trybunału Konstytucyjnego z polecenia prezesa z Nowogrodzkiej wprowadził takie prawo, które jest jednym z najostrzejszych praw w Unii Europejskiej, bo my na mapie Unii Europejskiej tak naprawdę jesteśmy czerwoną plamą z całkowitym zakazem aborcji. Legalnych aborcji będzie w przyszłym roku, podejrzewam, około 55-56, nielegalnych nadal 150 tysięcy. Ja zachęcam gorąco. Pani poseł, ale też, przepraszam bardzo, muszę pani przerwać, dlatego że ja nie chciałabym, żeby jakby w zalewie tych emocji i tej sytuacji wprowadzali państwo ludzi w błąd. To nie jest tak, że mamy całkowity zakaz aborcji w tej chwili, dlatego że z tego, co wiem, proszę poprawić mnie, jeżeli się mylę, może ja się mylę, w dalszym ciągu dopuszczona jest aborcja w sytuacji gwałtu i w sytuacji zagrożenia życia matki, więc nie możemy mówić o całkowitym zakazie aborcji, bądźmy precyzyjni. Aborcja w przypadku czynu zabronionego, czyli aborcja z powodu gwałtu, to przeważnie jest jeden przypadek bądź zero przypadków rocznie. Te procedury, które towarzyszą temu, czy w sytuacji, w której kobieta niestety spotyka się z gwałtem, to bardzo często nie jest ona w stanie wypełnić wszystkich tych formalności na czas, w związku z czym bardzo często decyduje się na aborcję farmakologiczną w domu, która dla kobiety jest po prostu legalna, bądź wyjeżdża za granicę i tam dokonuje przerywania ciąży. Więc większość kobiet nie jest w ogóle rejestrowanych w tych statystykach ujętych. Natomiast te przypadki z powodu zagrożenia życia i zdrowia matki, to jest około 55-60 przypadków aborcji rocznie. Mhm. Więc tutaj mamy sprawę jasną. Dobrze, pani poseł, na sam koniec, to co pani powie dzisiejszym kobietom? Bo rozumiem, że one na razie muszą po prostu czekać i do lekarzy na przykład można apelować tylko do ich sumień i właściwie wymagać od nich heroizmu w wielu przypadkach, bo doskonale wiemy, jak skończy się sytuacja, w której lekarz w tej chwili dopuści się aborcji. Wiemy, że w tej chwili we wszystkich klinikach w Warszawie te zabiegi terminacji ciąży, nawet zaplanowane na dziś, są odwoływane. Oczywiście. My mamy nadzieję, że tak jak powiedziałam wcześniej, pani redaktor, że znajdą się odważni lekarze, którzy będą wykonywać takie zabiegi przerywania ciąży. Mam nadzieję, że znajdą się prawnicy, którzy w sytuacji, w której ci lekarze spotkają się z jakimiś represjami prawnymi, będą w stanie i będą chcieli też tych lekarzy bronić. Ale ja gorąco zachęcam dziś kobiety w Polsce, bo ten wyrok dotyka 9 milionów kobiet w Polsce w wieku reprodukcyjnym, żeby zaczęły odpytywać swoich polityków i partie polityczne, na które głosowały bądź głosują, jaki jest ich stosunek do prawa aborcyjnego, co oni myślą na temat prawa kobiet do podejmowania tej decyzji. Ja przypomnę, że prawo do przerywania ciąży jest po prostu prawem, a nie żadnym przymusem. I my dzisiaj musimy także namawiać kobiety gorąco do tego, żeby po prostu wywierały presję na swoich politykach, na tych osobach, na których głosowały, które ich reprezentują w Sejmie, w parlamencie, żeby ci politycy zastanowili się nad tym, żeby poprzeć postulat legalizacji
aborcji, prawa aborcyjnego. Ja przypomnę, że udało się to Irlandkom, teraz Argentynkom. Pani poseł, czy pani zdaniem, już tak na koniec ostatnie pytanie, kwestia aborcji to jest coś, co ostatecznie zatopi rząd Zjednoczonej Prawicy, bo doskonale wiemy, jakie są badania opinii publicznej, doskonale wiemy, że niemal 70% Polaków jest za liberalizacją w ogóle prawa aborcyjnego, już nie wspominając o tych wynikach, które mówią o jego zaostrzeniu, więc musi to być tak, że znaczna część elektoratu PiS ma zupełnie inne zdanie niż ci najbardziej konserwatywni politycy Prawa i Sprawiedliwości, właśnie. Czy to jest sprawa pani zdaniem, która właśnie nie pandemia, nie kłopoty przedsiębiorców, tylko właśnie ta kwestia sprawi, że to jest początek końca partii rządzącej? Ja od wielu lat powtarzałam, że gwóźdź do trumny Prawa i Sprawiedliwości to może być właśnie temat aborcji, dlatego że ja, zajmując się tematem aborcji od ponad 20 lat, wiem, że co trzecia bądź co czwarta Polka usuwała w Polsce ciążę. I tak jak pani dyrektor powiedziała, w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości także są kobiety, które taką ciążę przerywały. To są bardzo często wyborczynie Prawa i Sprawiedliwości, to są oczywiście bardzo często katoliczki, które w niedzielę chodzą przecież do kościoła. Ja bardzo często spotykam się przy okazji zbierania podpisów pod liberalizacją prawa aborcyjnego z osobami, kobietami w wieku 70-80 lat, które mają piątkę, szóstkę dzieci i one pamiętają te czasy, kiedy aborcja była legalna, ale pamiętają je też nasze matki, które mają dzisiaj 60-70 lat i one uważają, że ta decyzja po prostu powinna należeć do kobiety. Więc myślę, że Prawo i Sprawiedliwość może się po prostu na temacie aborcji przejechać, bo tak jak powiedziałam, w elektoracie każdej partii są kobiety, które ciążę przerywały, są kobiety, które znają kobiety, bądź są to ich matki, są to ich siostry, są to ich córki, które przerywały ciążę, bądź będą potrzebowały prawa do przerywania ciąży, bo widzi pani, jak dużo młodych kobiet jest na ulicach, ale ja mam wrażenie, że w przedziale wiekowym między 40 a 50 też wiele kobiet się budzi, bo zauważa jednak, że przez 30 lat traktowane są one w taki sposób, choć mają pełną świadomość tego, że jest nas w społeczeństwie przecież więcej, mamy prawa wyborcze, możemy głosować, a jednak wciąż mężczyźni w garniturach próbują nas pozbawić tego podstawowego prawa. Proszę nie generalizować, będę tutaj bronić mężczyzn, mnóstwo mężczyzn widzę wspierających swoje kobiety na ulicy. Ależ oczywiście, pani redaktor, oczywiście, że tak i ta liczba jest rosnąca. Mówię tutaj raczej o mężczyznach, którzy byli przy władzy i którzy po prostu te prawa kobiet przehandlowali za różne inne polityczne deale. No, ciało kobiety stało się takim politycznym polem walki. Niestety Prawo i Sprawiedliwość, myślę, że to jest krok za daleko i myślę, że ktoś w Prawie i Sprawiedliwości nie zastanowił się, nie przeanalizował dobrze tej sytuacji, bo kobiety w Polsce nie pozwolą sobie odebrać tego prawa. Ja wiem, jak to się skończy. Wahadło wychyli się w drugą stronę i będzie u nas dokładnie taka sama sytuacja, jaka była w Irlandii, czy też teraz w Argentynie. Te procesy zmiany podejścia do tematu aborcji i tego, że temat aborcji jest coraz mniej tematem tabu i słowo aborcja coraz częściej też słychać w przestrzeni publicznej, coraz więcej osób mówi o aborcji, to tak naprawdę jesteśmy dzisiaj w tym procesie, w którym widać, że to poparcie dla legalizacji prawa aborcyjnego będzie coraz większe. Wahadło na pewno wychyli się w drugą stronę i jestem przekonana, że będziemy mieć w Polsce dostęp do legalnej, bezpiecznej, darmowej aborcji. Katarzyna Kotula, posłanka Lewicy. Pani poseł, bardzo dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia życzę i do zobaczenia. Dobrego dziękuję dnia. Pani. Dzięki. Dziękuję Państwu. Do widzenia. W super raporcie to już dzisiaj wszystko, ale to jest ten dzień, dzisiaj czwartek, kiedy zachęcam Państwa do tego, żeby jeszcze nie wyłączać odbiorników, jak to zabrzmiało tradycyjnie, komputerów, tabletów, telefonów, na czym tam nas Państwo oglądają, dlatego że dzisiaj bardzo ważna rozmowa u Moniki Tumińskiej, dobrze Państwu znanej, autorki programu Gwiazdy bez maski. Dzisiaj wyjątkowa rozmowa z wyjątkową kobietą, Joanną Jędrzejczyk. Myślę, że wielu z Państwa może zainteresować. Z tego, co słyszałam, bardzo ciekawa, o wielu prywatnych sprawach mowa będzie, więc zachęcam tym bardziej. Monika Tumińska, Gwiazdy bez maski z Joanną Jędrzejczyk. Dziś już za chwilę po napisach końcowych, także proszę jeszcze z nami zostać, a my wracamy do Państwa z super raportem jutro o godzinie 9. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa super raportu kłania się Państwu nisko. Spokojnego, dobrego i zdrowego dnia. No i na tych ulicach, jeśli Państwo wyjdą, to proszę na siebie uważać. Do jutra.
Witam serdecznie, nazywam się Monika Tumińska, a to jest program Gwiazdy bez maski. Tym razem wyjątkowo, ponieważ z moim gościem widzę się nie w studiu, tylko tym razem to ja przyjechałam do gościa i bardzo się z tego powodu cieszę. Drodzy Państwo, jest mi miło poinformować, że Państwa i moim gościem jest dzisiaj królowa klatki UFC, Joanna Jędrzejczyk. Witam wszystkich serdecznie. Witam cię serdecznie, dziękuję w ogóle, że zechciałeś. Witaj w moim drugim domu, mój drugi dom. Hotel Warszawa. No troszeczkę podróżujesz, muszę przyznać. No tak, tym bardziej, że tutaj począwszy od pana, który wita przed hotelem, po dyrektorów rozmawiamy o wszystkim, o rodzinie, o dzieciach, o tym co na śniadanie. Także miła atmosfera, ale dużo ostatnio się dzieje, ale to jest coś fajnego, bo ja lubię żyć i tak to może być brzydkie i dla niektórych ciężko zrozumiałe, ale ćpam życie na maksa, jak tylko mogę. No właśnie, dużo się dzieje. Drodzy Państwo, wyszła właśnie teraz, świeżutko, najnowsza książka Joanny, Czarno na białym, i właśnie może zacznijmy rozmowę od Twojej biografii, bo tak można nazwać drugiej części biografii. Drugiej części, właśnie to co powiedziałaś, drugiej części, bo wiele osób pisze, no biografia, czy biografii się nie wydaje po tym, jak wiesz, jest się na emeryturze, albo koniec ktoś kariery odchodzi z tego świata. Mhm. Jak naprawdę wiele osób, które zaczęły mnie obserwować na social mediach, które niestety teraz są mocnym tak jakby medium informacji, to już jest moja druga biografia, bo pierwsza to była Wojowniczka, no ale teraz jest wydawnictwo Burda, jest Hubert Kęska, który mnie wysłuchał, i jestem ja i Szymon Brodziak, który stworzył tą piękną fotografię. Ujął te zdjęcie, ten moment, ale Czarno na białym to jest tak jakby kontynuacja, ale to są ostatnie 4 lata mojego życia prywatnego i zawodowego, bo ja uważam, że ten balans w życiu jest bardzo istotny. Jeżeli to, co babcie zawsze mówiły, jeżeli nie ma się poukładane w szafie, to nie ma się poukładane w życiu. I jeżeli nie mamy równowagi jakiegoś, jeżeli nie mamy poukładanego życia prywatnego, nie będziemy odnosić sukcesów. Wcześniej czy później ta wieża po prostu się zawali, tak jak to się stało u mnie, o tym piszę. Mm-hmm. No, ale ta pierwsza książka, pierwsza część biografii, to były same sukcesy, ogromne sukcesy, wszystkie wygrane twoje walki. Myślę, że walki. Ludzie tam poznać mogli mnie w ogóle, kim jest JJ, nie? Kim jest Joanna Jędrzejczyk i gdzieś, bo gdzieś ludzie słyszeli o mnie, o jakichś sukcesach, o MMA, które wzbudzało 5 lat temu więcej kontrowersji niż teraz, bo teraz jest to, MMA jest traktowane jako sport i przeszło bardzo, do bardzo mocnego mainstreamu. No a ta książka jest bardzo intymna i myślę, że jest w niej dużo cierpienia mojego jako kobiety, ale jako zawodniczki również, że ludzie mogą właśnie czarno na białym zobaczyć, że walka to nie trud, że właśnie, to co przed walką jest trudem. Bo ludzie znają cię, no taką jaką widzą cię na ekranie, taką jaką widzą cię w klatce, ludzie myślą, że jesteś totalnym zabijaką, a tak na dobrą sprawę jesteś dziewczyną, która ma bardzo wrażliwe wnętrze i pokazujesz to w tej książce, ale pokazujesz też to, że sukces nie jest tak, że ty wchodzisz do tej klatki, odbywasz walkę i wygrywasz, tylko to są ogromne męczarnie i muszę ci powiedzieć, że bardzo był taki wzruszający moment i taki mocny, kiedy czytałam w twojej książce fragment, jak przygotowywałaś się do swojej wtedy najważniejszej walki w 17 roku z Ross. I ty naprawdę przeszłaś no, prawdziwe katusze przed tą walką, żeby zbić wagę. No tak, no to zacznijmy od końca. To ja w tej walce nie byłam zawodniczką i wiele osób zarzuciło mi to, że ja się próbowałam tłumaczyć po tej walce, ale ja się nie tłumaczyłam, bo zrobienie 7 kg w 14 godzin, a to zrobiłam, to było strasznym. To było straszną katorgą dla mojego ciała, fizycznie i psychicznie. Mhm. I gdzieś do tego pojedynku nie powinnam wyjść. A mną kierowała jedna idea, jedna myśl, abym dała fanom to, po co przyszli właśnie do areny wtedy, do Madison Square Garden, w ogóle legendarnej areny sportowej w Nowym Jorku. I tak jakby ja zawsze wywiązuję się ze swoich obowiązków. No niestety, popełnione były błędy gdzieś moich dietetyczek, sztabu, za które ja zapłaciłam bardzo wysoką cenę, tracąc pas, ale po wielu latach ja uważam, że to gdzieś było potrzebne w moim życiu, abym po prostu na nowo przewartościowała życie, ludzi, karierę, to kim dzisiaj jestem. I to jest coś wspaniałego, dlatego często nawet takie mocne upadki są nam potrzebne po to, aby pójść dalej, aby docenić to, co najważniejsze, czym jest
czym jest właśnie życie. Tamtego dnia to był dla ciebie koniec w ogóle, upadek, tragedia ogromna, a teraz potrzebowałaś chyba troszeczkę czasu, żeby właśnie dojrzeć do tej myśli, że to było ci po coś potrzebne. Znaczy, szybko się po tym otrząsłam. Mam wspaniały sztab trenerski i Katel Kubis czy Mikey Brown. Oni bardzo ubolewali na tym, co się stało wtedy. Co się stało w ogóle na te 30 parę godzin przed walką, te zbijanie wagi katorżnicze, podczas którego mogłam stracić zdrowie bądź życie. Dlatego jestem wdzięczna, że tutaj w ogóle jestem i jestem, wiesz, zdrowa. Ale mój trener, gdy płakałam, przyszedł do mnie, to była moja w ogóle pierwsza przegrana w MMA, przyszedł i powiedział: Jay, trzymaj głowę wysoko, ponieważ twoje dziedzictwo jest tak ogromne, że ta walka nie powinna definiować ciebie. No niestety ludzie definiują moją karierę w ogóle po tej przegranej, ale do tej pory jest mało kobiet, które by mogły zrównać się w ogóle z taką ilością obron tytułu mistrzowskiego UFC, największej organizacji MMA na świecie. Ja wtedy otarłam te łzy i ja siebie sama zapytałam wewnętrznie, bo płakałam. Boli to ciebie? No oczywiście, psychicznie mnie to bolało bardzo mocno, ale ten knockout sam w sobie nie był bolesny. Ja otarłam te łzy i po prostu poszłam dalej. Ja nie zapomnę, gdy wrzuciłam zdjęcie takie z optymistycznym opisem na drugi dzień. Ludzie pisali, z czego się cieszy, czemu się cieszysz? Ja mówię, a czemu mam się nie cieszyć? Bo przegrałaś walkę. Ja mówię, czy na karierze świat się kończy? I niestety my jak ludzie jesteśmy skrajni, jesteśmy samodestrukcyjni i często idziemy mocno w pracę, bo praca, praca, bo liczby, bo wymagania, a tak naprawdę to nie jest ważne. Ważne jest to życie nasze prywatne, to ważne jest to właśnie, kim jesteśmy i żebyśmy się po prostu nie zapędzali w tym, co robimy dla innych. Ważne jest to, co robimy dla siebie, a wtedy możemy pójść dalej. Chciałabym jeszcze ten moment wrócić do tego dnia, tej nocy, no bo ty praktycznie nie spałaś przed tą walką. Napisałaś taki fragment: dziękuję Bogu, że żyję i jestem zdrowa. Naprawdę był taki moment, że myślałaś, że umrzesz? To zaczynałam od treningów i gdzieś te dietetyczki, z którymi byłam, zakładały, że ja, ta waga szybko zacznie zlatywać, bo ona bez powodu poszła do góry. Ale ta waga nie chciała schodzić. No i wiesz, w czwartek, gdzie za dobę było ważenie, ja miałam 7 kg do zbicia i mówię, to jest niemożliwe, ale zrobiłam te treningi, troszeczkę tej wagi zeszło i ta waga nie chciała schodzić. I ja faktycznie stanęłam, waga zazwyczaj jest od 9 do 11 z komisją i wtedy, gdy się nie stawisz na wadze, to po prostu nie walczysz. I także te wiele długich tygodni mojej pracy, poświęcenia poszłoby na marne i nie mogłam do tego dopuścić. Później oczywiście jest proces wanny, że siedzi się w takiej ciepłej wannie. Ja po prostu czułam, że się gotowałam od środka i nie zapomnę, gdy dietetyczka mówiła, że to koniec. Ja mówię, że nie, siedzisz tu ze mną, pilnujesz, żebym ja to po prostu nie zeszła i robimy tą wagę. I modliłam się o cud, uciąłam sobie dwie drzemki po 5 minut, 14 godzin ciężkiej pracy i 5 minut przed 11 byłam na wadze, ale ja nie pamiętam co, jak. I później do walki jednak, gdy się nawadniałam, ta procedura cała, która jest, to czułam, że coś było nie tak z moim organizmem i przed samym wyjściem w ogóle do oktagonu czułam, że moje nogi nie szły. Ja w ogóle w tej walce byłam taka wolna. Ja gdzieś myślałam, działałam, ale czułam, że moje ciało nie podążało za mną gdzieś. Te impulsy nerwowe w ogóle nie reagowały. No wiesz, doszło do tego nokautu, szybkiego odcięcia. Ja wcześniej zrobiłam 100 walk w Muay Thai, kickboksie i boksie i ja nigdy nie zostałam znokautowana. I ja nie tłumaczę, Rose wygrała, Rose mnie znokautowała, Rose została mistrzynią, chwała jej za to, ale wiem, że te zbijanie wagi mogło i miało ogromny wpływ na to, w jakiej byłam dyspozycji. Także ja w ogóle tej walki nie rozpatrzam w kategoriach sportowych, bo ja nie byłam wtedy atletą, nie byłam sportowcem, byłam tylko cieniem człowieka i to nie jest tłumaczenie się. Ludzie mają postanowienia noworoczne, planują zgubić 2-3 kg. I nie robią tego przez kolejne 12 miesięcy. Ja zrobiłam 7 kg w 14 godzin i później musiałam konkurować na najwyższym światowym poziomie. Także to tylko kolejne doświadczenie i tyle. W tej książce nie chodzi o to, żeby wylewać żal, bo ja uważam, że nie powinniśmy w ogóle trzymać sobie żalu.
złości, nienawiści, bo to tylko od nas zależy, ile mamy w sobie wiary i miłości i jak będziemy się, w jakiej ilości będziemy dawać to ludziom, a ja chcę to dawać bardzo mocno. Ja nie trzymam w sobie żalu, ja pewne rzeczy przepracowałam i ja nie chcę, żeby to brzmiało jak kolejny wylew żalu, żeby to się dobrze sprzedawało, bo jestem od tego bardzo skrajna i daleka, tylko chcę pokazać ludziom, że właśnie ten balans w życiu prywatnym, zawodowym jest bardzo istotny, bardzo ważny, że często osoby, które podziwiamy poprzez pryzmat, mówię, komputera, czy ekranu telewizora, czy mediów, czy social mediów, często myślimy, że to życie jest bardzo sielankowe. A ja uważam, że w życiu każdego z nas codziennie zdarzają się takie przykre momenty, przegrane potyczki i gdzieś się kurczowo trzymamy i pozwalamy na takie umniejszanie nam, podcinanie skrzydeł i boimy się zmian, ale zmiany wcześniej czy później wychodzą nam na dobre i powinniśmy właśnie pozwalać dojrzewać do tych zmian i pozwalać pewnym rzeczom, relacjom, osobom po prostu pójść, aby zacząć gdzieś nowe życie i się rozwinąć jeszcze bardziej. MMA jest bardzo mocnym sportem, bardzo indywidualnym sportem, gdzie ta siła głowy i ten spokój głowy i czystość serca jest bardzo ważna. Ja tego wtedy nie miałam i te przykre doświadczenia prywatne gdzieś miały również wpływ na moje wyniki sportowe. I po raz kolejny, ja do nikogo nie mam żalu, to byłem ja. Ja przegrałam te walki, tak, ale ja do tych walk bardzo mocno się przygotowałam. Jeszcze bardziej z walki na walkę w ogóle jestem bardziej głodna. Ta jakość treningowa jest jeszcze większa i tak było wtedy i tak teraz jest do tej pory. I do kolejnej walki też będę jeszcze bardziej ciężej trenować niż trenowałam jeszcze do tej ostatniej, ale właśnie ta walka, ja myślę, że po tej walce było dużo hejtu, o czym ludzie mówią, chociaż ja na to nie zwracam w ogóle uwagi, ale po tej walce przegranej z Rose w 2017 roku ja dostałam bardzo dużo miłości, bo ludzie zobaczyli w Joannie Jędrzejczyk nie tylko maszynę, która wychodzi i po prostu nokautuje, czy wygrywa walki, jest bardzo widowiskowa, ale zobaczyli, że każdy z nas jest tylko kruchą istotą. Do czego tutaj jeszcze chcę nawiązać to, że właśnie ten balans jest bardzo istotny. Ja tu nie mam do nikogo żalu. Ja zawsze próbowałam, że nie, dla mnie to ten nie wiem, rozpad relacji, utrata jakiegoś sponsora, utrata kogoś z teamu. Nie, na mnie to nie wpływa. Ja jestem JJ, jestem twarda babka, wyjdę i to zrobię. Chociaż każdy ma limit. Ja uważam, że limity są w naszych głowach, ale my jako ludzie, tak jakoś fizycznie i psychicznie, że jednak gdzieś finalnie te wyczerpanie może nadejść, no i to nadeszło, ale to był czas takiej przemiany i dojrzałości, bardzo fajny okres. Powiem Ci szczerze, że czytając tę książkę sobie pomyślałam, kurczę, dostałaś ostro po dupie, umówmy się. Wiesz co, zazwyczaj nagrywając spoter 1% dla Fundacji Cancer Fighters, miałam taką kwestię do powiedzenia, że choroba, myślisz, że choroba nowotworowa Ciebie nie dotyczy? Nie, to dotyczy każdego z nas. I ja w tej książce chcę pokazać, że ja wiem, że są ludzie z gorszymi tragediami, ale wiem, że są osoby, które nie radzą sobie ze złamanym tipsem. I ja chcę po prostu... To jest prawda. My sami wyolbrzymiamy sobie problemy. My w ogóle kobiety jesteśmy takie, że rozkładamy wszystko na czynniki pierwsze. Świat męski, w ogóle świat sportowy jest taki bardziej męski, jest taki zero-jedynkowy, coś jest czarne albo białe, a my lubimy to wyolbrzymiać. I w ogóle widząc po rozmowach z moimi, nie wiem, siostrami, przyjaciółkami, znajomymi czy z różnymi osobami, widzę, że my sobie lubimy wyolbrzymiać i pozwalamy ludziom właśnie nam umniejszać. A tak nie powinno być. Ja w tej książce chcę pokazać, że ze wszystkiego można się podnieść. Jeżeli coś na nas spada, zazwyczaj jest tak, że spada to jak grom z jasnego nieba w najmniej oczekiwanym momencie. I jak się coś wali, to wali się po prostu wszystko, ale siłą i wartością naszą, największą, będzie to i my pokażemy poprzez to, jak się to podniesiemy. U mnie jest to wymowne, bo ja zawsze mówię, podnieś te rękawice, idź i dalej walcz, nie? Dla osoby wierzącej, katolika, będzie to weź swój krzyż i idź. Wielu innym, może mogę przytoczyć wiele takich przykładów, ale to jest takie banalne, podnieś i idź i po prostu udźwignij to, nie? Podnieś i idź, ale tutaj jak wspomniałam, w tej książce jest sporo na temat twojego byłego narzeczonego. Wracaliście do siebie, rozstawaliście się i niby możesz powiedzieć, rzuć te rękawice, idź dalej na przykład, no to w tym przypadku tak nie było, no bo jednak cały czas... Myślę, że ja muszę do końca tak jakby ja lubię walczyć o wszystko, do końca walczę i już widzę, gdzie już
nie ma po prostu w tym najmniejszego sensu, żeby iść dalej, to ja to odpuszczam, bo jak ja wspomniałam, my jako ludzie, istoty, jesteśmy samodestrukcyjni. My pozwalamy się w imię pracy, w imię zarobku dla jakiejś dużej korporacji poświęcić siebie i życie nawet swoich bliskich. Nie, bo liczby, ja muszę robić, bo jest wyścig szczurów. Nie ma czegoś takiego, ale ja właśnie tak jak w sporcie mam ta ambicja, która była przechora u mnie przez wiele lat. Znaczy, ja uważam, że ja nie miałam i tak takich chorych ambicji, że wszystko było takie z taką dozą, z dozą takiego maksymalnego wydatkowania energii ode mnie i fizycznej i psychicznej, no, ale było to bardzo mocne. Ale ja zawsze jednak walczę o wszystko do końca i tego nauczyło mnie też wiele innych przykrych momentów, jak strata przyjaciółki, która przegrała walkę z chorobą nowotworową, gdzie ja walczę codziennie od wielu lat, od 5-6 lat jestem dumną ambasadorką Fundacji Cancer Fighters, jestem właśnie po kolejnych nagrywkach, kolejnym popychaniu ludzi, motywowania do tego, żeby to finansowali. Ale ja czułam, że przegrałam jakąś bitwę, że ja jako ambasadorka tracę, kurde, przyjaciółkę, która była jak siostra, z którą się znam od 7 roku życia. Osoba, która cholernie chciała żyć. Osoba, która nie skrzywdziła nawet kiedyś muchy. Kochająca zwierzęta, chyba bardziej od ludzi, która chciała żyć i była tego dokładnym przykładem. I nagle tej osobie zostanie odebrane życie. I do niej ktoś przyszedł właśnie, bo to było już półtora roku temu. Ktoś do ciebie przychodzi i mówi, za 365 dni już cię tu nie będzie. Raka, już cię tu nie będzie. Coś ty, nie? I do tego jesteś w ciąży. I do tego jesteś w ciąży, jak ona była i urodziła synka, chłopaki żyją. Ale no mówisz, puknij się w głowę, nie? Żyjesz, jakby jutra miało nie być. Chwytaj ten dzień, ale niech to będzie, wiesz, z jakąś myślą, że faktycznie tego jutra może nie być, ale nie to, że dzisiaj, wiesz, rzucam wszystko to jest poważny... Ale wiesz co, jako osoba wierząca mówię, ja nie mam nigdy pretensji do Boga, bo ludzie mówią, no gdzie był Bóg? No Bóg jest, tylko czemu my nie widzimy Boga dzisiaj, że ja mogę posmakować tego kubka, mogę posmakować tej pysznej kawy, że mogę żyć, że mogę otworzyć oczy. Wiele osób nie może chodzić, nie widzi, nie słyszy. Kurczę, bądźmy wdzięczni za to, co mamy i kim jesteśmy. Mówię, Boże, czemu dajesz nam taką lekcję, zabierając ją? Zabierz mnie. Ale wiesz co, ja później do tego doszłam, że właśnie ta śmierć Karoliny, która ma pewnie wiele znaczeń, ona tylko pokazała mi jeszcze bardziej, żeby bardziej być w fundacji, żeby bardziej być dla ludzi, żeby bardziej walczyć o wszystko, co w życiu chcę posiadać i co mam, żeby do końca po prostu wykorzystywać możliwości, które daje nam życie. Jeżeli ktoś mi na social mediach pisze, bo mam dużo anglojęzycznych, zagranicznych fanów, you are perfect, albo jesteś perfekcyjna, ja mówię, nobody is perfect. Mhm. Nie ma, co znaczy gruba, chuda, ładna, brzydka. Ja zawsze mówię, że każdy dzień jest po prostu darem dążenia do perfekcji, której nigdy nie osiągamy. Ale o ten każdy dzień będziemy o ciut lepsi. I będziemy się, o jaka przemiana w JJ. Ja zawsze taka byłam. Tak jakby bałam się mówić, bo mówię, po co, bo nie wypada. A teraz mówię o tym po prostu, bo chcę chociaż jednej osobie dać tą motywację. I mnie nie interesuje, co powie mi 77 osób, które mnie zhejtują. Ja z chęcią przyjmuję krytykę, zły komentarz. Jest 7 miliardów ludzi na świecie, czy tam prawie 8, czemu się przejmować 7, 77, bądź jeszcze większą ilością osób, które mnie hejtują. W ogóle mnie to nie rusza i spływa po mnie to kolokwialnie mówiąc jak po kaczce, bo po prostu wiem, kim jestem i kim chcę być. I tak to wygląda. Miałaś w swojej karierze taki moment, tak jak rozmawiałam kiedyś z Mamedem Halidowym, o czym też rozmawialiśmy, zanim tu usiadłyśmy. Bo Mamed jest dla mnie ogromną inspiracją. Dzisiaj są urodziny w ogóle Ewy Mameda i życzę wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy. Złożyłam Ewie życzenia, która jest wspaniałą, wspaniałą kobietą. Jest też olsztynianką, z którą się znam wiele lat. I wiesz, za sukcesem mocnego mężczyzny stoi też mocna kobieta. I jest to akurat w przypadku Mameda Ewa. No, Mamed jest no, nawet nie jednym na milion, jednym na 10 milionów człowiekiem, który ma tak fenomenalne warunki i tak wielki talent i jest tak wspaniałym człowiekiem, ale ten wywiad w ogóle mnie poruszył, bo ja to wiedziałam, ale ja jako koleżanka z maty Mameda, też jako koleżanka, no nie, my o pewnych rzeczach po prostu nie mówimy tak, i bardzo się cieszę, że Mamed jako ogromna ikona sportu w Polsce, to persona w ogóle, opowiedział o tym, bo tym bardziej w czasach covidowych, w których teraz żyjemy, bardzo dużo ludzi boryka się z problemami natury na podłożu psychologicznym, depresja, pogłębienie, utrata pracy, utrata, nie wiem, możliwości wyjścia dla niektórych. To jest bardzo destrukcyjne. Wiesz, ja usiadłam z Mamedem i po prostu chciałam wiedzieć, dlaczego, dlaczego on to robi mi, swoim fanom, ludziom, okazało się właśnie tak jak... I często przegrane, tak jak czy u mnie, czy u niego, czy u innych osób,
ludzie mówią, że no, za słabo trenuję, nie szanuję przeciwnika, przeciwniczki, to, tamto. To jest tak wiele z tyłu się dzieje. Ludzie się złoszczą za to, że zupa jest zasłona. Mhm. Ludzie się złoszczą, nie wiem, mają zły dzień przez tydzień, bo nie wiem, bo stary nie zadzwonił, 5 minut za późno zadzwoniłeś i czemu ty mi to zrobiłeś? A wiesz, dzieją się jednak ogromne tragedie w naszych życiach, u każdego z nas i powinniśmy być sobie pomocni. Ja zwłaszcza w sporcie to mówię, że jak sportowiec zajmuje drugie miejsce, czyli tak jak u nas nie ma zajętych miejsc, wygrywasz walkę bądź przegrywasz i się uczysz, żeby wspierać się nawzajem, ale my to, potrzebujemy tego wsparcia przede wszystkim w życiu codziennym, zwłaszcza w tych czasach, w których żyjemy teraz. Do czego zmierzam? Czy ty miałaś właśnie taki moment, że chciałaś tak jak moment rzucić, wiesz, rękawicę, bym powiedzieć, nie wracam? Ja mam albo moment taki, głód, że naprawdę masz depresję, nie radzisz sobie z tym, co się z tobą dzieje, że na przykład przegrałaś? Dla mnie przegrana była w ogóle motywacją. Ja chciałam ludziom pokazać to, że to nie było to, że ja zlekceważyłam swoją przeciwniczkę, bo tak nie było. Ja w ogóle walcząc z Jessica Andrade w maju 2017 roku, ludzie w ogóle wow, jeszcze jedna walka zmierzy się z rekordem Ronda Rousey. Spotkania w telewizji, Hollywood, Disney, Fox, Legendary Studio, propozycje filmowe. Ja mówię, nie, walka najważniejsza. Ja trenowałam po prostu jeszcze bardziej niż do Andrade. Ta walka miała być w ogóle kwintesencją. Mhm. Ludzie powiedzieli, że ja wiesz, nie miałam respektu. Ja ten szacunek pokazuję to, jak każdego dnia wycieram po prostu twarzą matę w klubie i ja ciężko trenuję i do tej pory to mam i ten głód. Ja w ogóle wróciłam na Florydę pod koniec roku ubiegłego, dwa miesiące temu tak naprawdę. I tak mówię, Jay, oni ci wysyłają na emeryturę, a ty dajesz walkę roku bez podziału na kategorię i płeć. A ja taki ogień miałam, ludzie w klubie się pytali, Jay, kiedy walczysz, jesteś w takim gazie? Ja czuję ten ogień, czuję to, tylko że ja nie chcę brać już udziału w wyścigu szczurów. Po co mi 6. pas, 7. pas i UFC? Ty nie musisz niczego nikomu udowadniać. Ja nie wiem, więcej pieniędzy, popularności. Ja kocham życie, ja smakuję życie i ja nie muszę nic nikomu udowadniać. I te dziedzictwo, które mam, wiesz, ludzie mi mieszało, bo są ludzie, którzy mnie poznali miesiąc temu. O, przegrałaś, ty loser jesteś, ty jesteś, wiesz, porażka. Nie, to moje dziedzictwo, które ja zrobiłam w tak krótkim życiu tak naprawdę, jest ogromne i to ja bym mogła obdzielić kilka kobiet, czy osób, czy sportowców, w ogóle bez podziału, ale to nie odchodzi, ja mam w sobie ten głód nadal, ale nie chcę już brać tak, myślę o swoim zdrowiu, o tym, kim chcę być, o tym, że chcę się rozwijać, edukować i po prostu to ma zupełnie inną wartość niż miało. Ale o pas chyba jeszcze zawalczysz, prawda? Jak najbardziej. Wierzę, że to będzie w tym roku, pod koniec tego roku. Słuchaj, ten rok w ogóle jest bardzo intensywny. Mamy dopiero początek roku, ale jest intensywny, chociaż ja zawsze intensywnie działam. I ja nie mam mniej pracy niż miałam kiedyś, rok, 2-3 lata temu. Tylko że pomimo, że na przykład wczoraj od 6 do 6 byłam na nogach, o 6 pojechałam na trening, poszłam spać i znowu dzisiaj od rana działam. Ale ja mam luz na głowie, bo ja nie robię przymusu. To jest przyjemność się z tobą spotkać, z tobą porozmawiać, tym bardziej na takim poziomie, bo się pofatygowałaś. Ja w ogóle nie cierpię tego, jak powstają wywiady, na podstawie jednego wywiadu powstanie 20 wywiadów, coś jest wyciągnięte z kontekstu, ludzie później wystawiają opinię o tobie, opiniują cię na podstawie czegoś takiego. Ja mówię, przyjdź do mnie, porozmawiajmy o tym. Ale właśnie ja to jako kocham, rozmawiać z ludźmi, dzielić się tym. Ja czuję, że mam misję na tym świecie i czuję, że to sporty walk wybrały mnie. Mhm. I to, że odniosłam tak ogromny sukces i to, że mam wzloty i upadki, to jest tylko taką przygodą i ja nie mogę się doczekać, co ta moje życie, które jest książką, co przyniesie jeszcze dalej? Ja chcę przeczytać każdego dnia stronę swojego życia. No patrząc na swoje tempo, to pewnie jeszcze ich trochę powstanie. Chyba tak, bo już mam pomysł na kolejną, ale myślę, że Hubert Kęska pięknie wysłuchał i pięknie to wszystko opisał. No mówię, tutaj jeszcze kropkę nad i postawił Szymon Brodziak, mistrz w fotografii czarno-białej. No po prostu marzenie. Piękne zdjęcie. Marzenie. Mówisz, że no nic cię nie goni, nie masz, chociaż masz w sobie wiele energii i chciałabyś jeszcze walczyć, nie musisz. Powiedziałeś, że boisz się o swoje zdrowie. Tak. To podejrzewam, że po ostatniej walce z Chinką... jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej, to, prawda? W ogóle wrzucane filmiki w sieć, do sieci z Chinką Willy Zhang, to jak walczy, wiesz, ona mocno bije, każdy wow. Ja na przykład walczyłam z mocniejszymi zawodniczkami, oczywiście uszkodziła mi głowę, tylko to nie było tylko od siły ciosów, bo ja nie czułam tak mocnej siły. Pękła, po prostu doszło do pęknięcia jakiegoś naczynka krwionośnego, zalałam się, wyglądałam jak UFO, bo i lepiej, te memy po prostu uwielbiam. Skończyło się też operacją ucha, ale no gdzieś po tych 17 latach
ja mówię, jestem tak głodna życia, chcę być, wiesz, w przyszłości mamą, jestem bizneswoman gdzieś, mam wiele biznesowych, fajnych i propozycji i już prowadzę kilka partnerstw, bo czy jestem ambasadorką różnych firm, chcę mieć swoją kawiarnię, tutaj kolejne studia, języki, ale no wiesz, i nie ja się zastanawiam, czy ta ambicja u mnie, ja zawsze walczyłam o to, żeby nie być, jestem bardzo ambitną osobą, ale nie chcę, żeby to przerodziło się w taką chorobliwą ambicję i nie chcę przekroczyć tej linii. Ja, tak, jestem w sztukach walki, jestem w sporcie kontaktowym, są uderzenia na głowę. Ja nie chcę mieć dodatkowej popularności, to co wcześniej powiedziałam, czy więcej pieniędzy kosztem mojego zdrowia, że za 5 lat będę się jąkać i nie będę mogła odrobić, wiesz, 1+1 z moim dzieckiem. Fajna jest ta refleksja. Może to wszystko właśnie miało się wydarzyć i te wielkie czoło, ja widzę sens we wszystkim w życiu. Może to miało być po to, żebym ja się zreflektowała. Chociaż mam głód straszny i to, w jakiej jakości jest mój trening i moja głowa jakaś silna, ciało w ogóle do treningu, to jak się prowadziłam przez wiele lat kariery, zdrowo jedząc, nie imprezując, tym jak się prowadziłam, to ja mogę być jeszcze jakościowo dobrą zawodniczką na kilka lat. Ale już z mniejszą częstotliwością. Mhm. Asia, no dla kobiety wygląd jest bardzo ważny. Ile ty razy miałeś złamany nos? Nie miałam nigdy złamanego nosa. Serio? Po 17 latach, no tylko miałam złamaną rękę, miałam dwie operacje to w walce. Miałam może pęknięty nos, to na pewno, ale sport zmienia bardzo sylwetkę. Sport zmienia sylwetkę kobiety jeszcze bardziej. Ta gospodarka hormonalna czy wodna w ogóle jest zupełnie inna niż u mężczyzn. I wiesz, ja jak trenuję, to jestem na takiej żyle, dlatego ja lubię ważyć więcej w off-seasonie, bo ja siebie taką lubię, ale ja nie lubię być taka, wiesz... Ale już ty jesteś mega seksowna, przy tym ja oglądałam Instagram. Jak to się mówi, że taka pełna, taka wiesz, taka cały czas jak sprężynka, nie? Ja tego nie lubię po prostu. Lubię, kocham sport, zdrowe jedzenie, codziennie to robię, ale... No, słuchaj, no dziękuję, przejrzałam. Ale ja uważam, że jestem taka toporna, jak jestem, wiesz, nie wiem. W klatce, umówmy się, ale jak jesteś na plaży, słuchaj, w sexy bikini, no to muszę ci powiedzieć, że przeglądałam komentarze twoich fanów i wszyscy są zachwyceni. I tam jeden nawet mnie tak zaciekawił, dlaczego ty nigdy nie wzięłaś udziału w jakiejś takiej sesji rozbieranej nie, dla facetów? Nie, jestem facjatą, chociaż ja siebie lubię, słuchaj. Ja co siebie ty mówisz? Lubię. Ja siebie lubię i kocham i to dla kogoś, będę ładna czy brzydka, ja dziękuję, nauczyłam się w ogóle dziękować za komentarze, no dziękuję za to, co mówisz, ale no gdzie ja? Widziałaś moje siniaki na nogach, jaki mam biznes? A nie znasz coś... czegoś takiego jak Photoshop? Znam, tylko ja właśnie staram się te social media bardzo mocno prowadzić, w ogóle wiesz, jak się umalujesz fajne światło, tak jak tutaj mamy, ludzie, o Photoshop, nie, po prostu fajny make-up i dobre światło i tyle, ale... No nie wiem, ja w ogóle mam wiele pasji. Ja lubię wychodzić ze swojej strefy komfortu. Na przykład, wiesz, jak grałam u Patryka Wegi, czy wyjście na jakieś oficjalne, wiesz, bale, czy piękne, coś. To takie szpilki. Ale wiesz, czasami to było takie, ojejku, ja tutaj nie pasuje, ale. Ale nie chciałabyś na stare lata zobaczyć siebie taką, wiesz, no może, mega seksowną, rozebraną. Może, czemu nie? No miałam raz propozycję, jest taki swimsuit w Stanach Zjednoczonych, że pozujesz na plaży na tak naprawdę no, bikini albo i na goło, ale to nie jest sesja taka, że wiesz, że widać intymne części. No nie wiem, może któregoś dnia, czemu nie, dla siebie jak najbardziej. I wiesz, ludzie jak patrzą, mówi, no kiedyś tylko trenowałaś, nie skupiasz się. Ja bardzo wiele lat walczyłam o to, żeby, wiesz, współpracować z jedną czy drugą marką, nie będę tutaj rzucała nazwami, z markami światowymi, które bardzo mocno weryfikują swoich ambasadorów. To nie musisz, nie chodzi tylko o sukcesy, jakie odnosiło się bądź się odnosi o te sportowe, ale o to, jakim jesteś człowiekiem, jaki masz wpływ na społeczeństwo, bo tak działają duże firmy. Jestem dumna z tego, że z kontraktów sponsorskich przerodziło się to w relacje biznesowe. Jestem partnerem w kilku firmach i to jest coś naprawdę super. Biorę udział w tworzeniu tych różnych produktów czy rzeczy gdzieś i to jest bardzo fajne. I ludzie tego nie mogą zrozumieć, że ja przez 17 lat, jak jestem w sporcie, już 18, przez 12 lat nie miałam nic. Nie miałam czasami co do gara włożyć. Nie miałam złamanej złotówy. A teraz ludzie wypominają mi to, że mam kontrakt z tą czy inną marką i że zarabiam pieniądze. Właśnie to trzeba przejść długą drogę, żeby to było. I moje skupienie, zanim się spotkałyśmy, ja wczoraj skończyłam trening po 12 godzinach pracy. Dzisiaj rano już byłam na treningu, także zasnęłam z treningiem, obudziłam się z treningiem. I tak, ja trenuję, ta jakość nadal jest. Pieniądze są dla ciebie ale ważne? Ale ja trzymam życie i chcę się rozwijać. Uczę dzieci, bo nam zawsze wpajano to, nasi rodzice byli inaczej wychowani. Oni musieli pracować, to był, wiesz, komuna, po komunie ten okres. Pracowanie, nowość.
I zawsze mówiono pieniądze, materializm, B. Pieniądze są potrzebne i ja uczę dzieci, róbcie pieniądze. Ja od małego lubiłam pieniądze, dlatego pięć razy rezygnowałam ze sportu, bo nie miałam pieniędzy, a ja miałam głód sobie do pracy. I ja uczę dzieci, zarabiajcie pieniądze. Pieniądze dają nam możliwości leczenia się, nauki, rozwoju, podróży. Podróż, inwestycja w podróż to są najlepiej zainwestowane pieniądze. Mhm. Ludzi, kontakty, kultury, języki, smaki. Pieniądze są dla mnie ważne, bo wiem, że życie to nie daje szczęścia, bo my, gdy jesteśmy młodzi, pragniemy wyjść za mąż, za bogatego pana, skończyć dobrą szkołę, mieć dobrą pracę, mieć hajs. Ten hajs nie daje szczęścia. Tak jak nie mogliśmy uratować pieniędzmi życia mojej przyjaciółki, mhm. jakie one mają wartość, jak jutra może nie być. Gdy ktoś mu przyjdzie, powie, ty, no, masz raka wątroby czy raka trzustki, za trzy miechy ciebie nie ma, znikasz, nie? Mimo, na co ci to wszystko? Po co brać udział w tym pędzie? Ale faktycznie pomaga to, ułatwia to życie, daje to możliwości, przede wszystkim pomocy. Ja się cieszę, że ludzie mówią, że jestem, wiesz, że to takie chwalenie się tym, że się pomaga, jest złe. Ja się wielokrotnie nie chwalę, ale to jest fajne, motywuje to innych. Na przykład miałam ostatnio taki naprawdę sytuację, ja rzadko kiedy mam posty sponsorowane na Instagramie, to, że oznaczam moich partnerów, z którymi mam kontrakty roczne czy dwuletnie, to jest dumna i taguje, czy odzież sportową, czy swoją wolnoobrotową wyciskarkę, czy inne rzeczy. Ale jak mam te posty sponsorowane, to musi być zgodne z tym, co ja używam i co robię. Ale ostatnio miałam taką sytuację, że połowę kasy przeznaczyłam na cele charytatywne. I moja siostra, która zajmuje się moją księgowością, mówi, Jay, za dużo, za dużo. Nie możesz tego zrobić, nawet nie możesz sobie tego odliczyć, nic. Mówię, ja robię to dla dzieci. On mówi, Jay, ale nie możesz wszystkiego oddawać, po prostu to już jest za dużo i ludzie o tym nie wiedzą. Mhm. Ja mówię, Kate, będzie okej. Okay. Ja mówię, fajnie, że mogłam pomóc. Słuchaj, za dwa dni przychodzi kolejna oferta i dostaję znowu pieniądze. Ja mówię, dzięki Boże, czyli chcesz, żebym pomagała. Ja mówię, widzisz, Kate, to jest racja, ja miałam znowu pomóc. Bang, ale jak połowa szana idzie do dzieci. Wiesz co, trzy dni później przychodzi mi kolejna oferta. Nie wiem, czy to... I znowu to oddałam dzieciom połowę. I wiesz co? Ja musiałam jeszcze zapłacić za to podatki, także tam 1/4 mi została. I te troszeczkę, co zostało z tego, myślę, że dużym było to, co dałam tym dzieciakom. Nie? I dla mnie te pieniądze są ważne, bo cieszę się, że mogę pomagać, że mogę fajnie żyć. Przez wiele lat, jak moja siostra bliźniaczka, która skończyła szkołę, poszła, pracowała, ja inwestowałam w sport, inwestowałam w szkołę, kończyłam dwa kierunki w jednym czasie, kurs. To, tamto, ale wiesz, ona miała samochód, miała podróże, miała ciuchy, a ja nie mogłam sobie tego kupić, bo wszystko to było kupowanie leginsów. Odżywkę chciałam kupić za 20 zł, nie mogłam jej kupić, bo mi było szkoda pieniędzy, słuchaj. I wiesz, a fajnie, teraz bo czytam ja teraz, w twojej książce, teraz że nie za mogę jeden, kupić rzeczy, które lubię, nie? Za jeden post nawet potrafisz otrzymać kilkadziesiąt tysięcy złotych, licząc, że oddajesz połowę, no to załóżmy po 20 tysięcy możesz nawet oddać na dzieci. Znaczy, to może aż takie kwoty nie są, ale... Ale zbudowałam gdzieś tą dużą machinę, jaką są social media, którymi się sama zajmuję, które sama buduję i próbuję, żeby były autentyczne, bo ja się budzę czasami z wichrowanym włosem, let her day, hello! I wiesz, i to jest to, ja nie próbuję być laską z Instagrama i być znana z tego, że jestem znana. Ja mam za sobą dziedzictwo, które niosę, ale faktycznie pomagam dużo dzieciakom. Ostatnio Notebook Challenge, chociaż moja ciocia prowadzi rodzinę zastępczo, i ja mówię, jak wy sierdzicie? Pojechałam odwiedzić babcię. Jak wy sierdzicie? No, ona siedzi na laptopie, na tablecie, ona na komórce. Dęk, telefon. To zaraz tu lapy. A moja znajoma też. Ciotka myślała, że ja to, wiesz, ze sponsoringu ten, a ja włożyłam własną kasę, kupiłam tym dzieciom. Jeszcze tej pani i jej koleżance, która też ma rodzinę. Co, wiesz, ja mówię o tym, bo trzeba cholera o tym mówić, że powinniśmy otworzyć oczy na drugiego człowieka. Tak jak inspiracją może być dla mnie, nie wiem, Conor McGregor, Adam Małysz, Adamek, czy jeszcze inni sportowcy, tylko teraz tak wymieniam. Ale inspiracja jest obok nas, nie? Mhm. To jest to, że ja tu rano wstaję w hotelu, chociaż jak teraz tu jestem i wiesz, że mogę przyjść i pogadać do pana, który stoi przy drzwiami, czy pan, który, wiesz, przynosi jedzenia, bo na desku stoi, no to jest zajebiste. I ci ludzie dla mnie są inspiracją. Mhm. Asia, chciałabym wrócić do twojego życia prywatnego. Powiedz mi, faceci się ciebie boją? No nie wiem, to trzeba ich pytać. Możliwe, że się boją. Wiesz co, ostatnio mój partner mi to powiedział, że ludzie mówią, że wiesz, że co, Aśka cię bije, co, w domu pewnie męczarnia jest. Kurde, jestem w domu z zupełnie inną osobą, nie? I ja nie gram, ale ja muszę coś powiedzieć. W życiu przyjmujemy rolę i musimy te role odgrywać najlepiej jak możemy. I tu nie chodzi o fikcję, bo film to fikcja.
Ale życie nie jest fikcją. Ale jeżeli jesteś dziennikarką, jestem sportowcem, muszę odegrać jak najlepszą rolę, dlatego te sterdamy są mocne, ale ciężko trenuję. Idę do domu, jestem partnerką, jestem córką, jestem matką, jestem przyjaciółką, jestem bizneswoman. Ja w każdej tej dziedzinie mojego życia muszę odegrać rolę jak najlepiej potrafię. Czyli dać z siebie maksa, wykorzystać ten potencjał i po prostu ludzie o tym zapominają. To nie to, że ja wiesz, spotkamy się ze znajomymi i jest mój partner, ja się zachowuję nagle inaczej. Nie, to jest to samo, tylko ja mówię, że chodzi o tą jakość bycia tą osobą, którą masz być dla danej osoby bądź w danym momencie. I wiesz co, on mi fajnie powiedział, kurczę, oni nawet ciebie nie znają i tak mówią, nie? A ja w domu jestem zupełnie inną osobą, nie? I ja lubię zadbać o dom, lubię gotować. Z moimi siostrami mieszkamy koło siebie, czy rodzice, czy właśnie przyjaciele. No, na Sylwestra przyjechali, 5 dni siedzieliśmy, słuchaj, było tak miło sobie wspólnie. Gotowaliśmy, jedliśmy, wiesz, takie rzeczy. I jestem kruchą i wrażliwą osobą, ludzie to nie wiedzą, ale mnie to nie interesuje. Często ludzie po spotkaniu ze mną w ogóle mówią, o nie, ty jesteś fajna, myślałam, że mnie pobierze. Mówię, ty, raz, że za darmo nie bije, dwa, nie wiem, czy masz tyle siana na koncie, a trzy, no, puknij się w głowę, nie? No tak. Ja nawet problemów nie rozwiązuję siłą fizyczną, kurde, bo to nie jest sposób. Właśnie powiedziałeś, że... Ale czy faceci się boją, myślę, kobiet niezależnych? I to ja jestem skrajna, jeżeli chodzi o taki feminizm. Które mają kasę, a oni na przykład zarabiają mniej ale niż ty. Ale to nie jest ujmą. Zmieniły się czasy. Kiedyś kobiety nie mogły występować na arenie politycznej, sportowej, dokładnie. Bla, 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 bla. Mogą to robić i świat jest po prostu... Tak jak powtórzę też, bez względu na kolor skóry, płeć, pochodzenie, orientację, wiek, my mamy prawo być tym, kim chcemy. Ale ja lubię taką wiesz, normalną rodzinę, że facet, wiesz, musi wziąć śrubokręt, ale babka też się nie boi wziąć ten śrubokręt i przykręcić o śrubkę, a facet potrafi go dać. Ale wiesz, w domu być, kurde, 100% kobietą, to jest petarda. Powiedziałaś właśnie, że masz faceta i ja chciałam zapytać, ponieważ w książce pojawił się taki motyw. Twoja ale walka... Nie. Czekaj, teraz daj mi dość do słowa. Twoja walka z Chinką. Powiedziałaś, że leżałaś w szpitalu, po prostu no, wszyscy widzieliśmy, jak wyglądasz, więc podejrzewam, że nie mogłaś spojrzeć w lustro, umówmy się. Przychodzi ten facet z bukietem róż, moi drodzy, z M&M'sami, po prostu czekoladki miał przy sobie, nie uciekł i jest do dzisiaj. Nie, bo to jest śmieszne, jak się poznaliśmy, to w ogóle wiedział, kim jestem i kiedy walczysz? No, 8 marca. 7 marca. To w Dzień Kobiet. To ja będę z kwiatem i z M&M'sami, bo lubię. Mówię, tylko że ja będę wegan i nie wątpię, żeby coś z tego było. Dęk. 3 miesiące później. Opowiedz coś o tym. Ale no nie, opowiem cokolwiek. Wam o tym momencie, co ja czułam po walce, że to, że słuchaj, łeb mi spuch jak sklep. Wiesz, to jest te memy wszystkie, które ja w ogóle walki nie widziałam. To obrzydliwie wyglądało, no pękła ta żyłka. I wiesz, doszło do wylewu. Ja po 3 godzinach nie miałam już na czole, nie to, że nic, ale zeszło, bo to całą buzię miałam później, keski mosek, ale ja nie widziałam 3 doby na oczy. Ja naprawdę, ja to powiedziałam, że kiedyś będąc w ogóle na randce z innym mężczyzną, gdzie byłam po walce, siedzimy w Miami, fajna restauracja i to zresztą opisuję w końcu, że wiesz, ludzie się patrzą. No myślą, że typ mnie bije, nie? No i ja mówię, ja cię przepraszam. Mówię, za co mnie przepraszasz? Ja mówię, no za te spojrzenia, nie? A on mówi, ale przecież ja wiem, kim ty jesteś, nie? I to jest takie normalne, że wiesz, są mężczyźni, którzy się boją, myślą o mnie inaczej, bo mnie po prostu nie znają. Ale właśnie w tym wypadku było tak, że no 3 dni miałam opieki, bo ja musiałam mieć, wiesz, ktoś musiał trzymać mnie za rączkę, bo ja widziałam dosłownie 5% na prawe oko, czy na lewe. A to był, słuchaj, dobry egzamin na początek związku. No ja to powiedziałam po jakimś czasie. Że mówię, słuchaj, ja myślałam, że ty się do mnie nie odezwiesz, wracając do Polski, że jak wrócę później, to no a czemu? Ja mówię, no bo jak ja wyglądam? Przecież kobieta nie powinna tak wyglądać, ale to wiesz, to jest to wspólne zrozumienie i to jest coś wspaniałego, nie? Jest związany ze sportem? Nie. Pomidor. A pomidor. Nic nie chcesz powiedzieć. No. No i nic nie powiem. To jest taka prywatność, którą chronię. Ja daję dużo, ale też chronię prywatność swoją, swoich bliskich na tyle, ile ten to pokazuje, ale... To jest coś dla mnie. Ale potrafisz zrozumieć, że wyjeżdżasz na kilka miesięcy za granicę, że nie zawsze masz dla niego czas, że potrafisz zniknąć. Chodzi o taką otwartość. Chodzi o taką otwartość i
Wiesz, tu nie powinniśmy siebie nawzajem zamykać w klatce. Ja w ogóle, wiesz, fajnie się poświęcić drugiej osobie i to jest coś wspaniałego. Ja uważam, że związek to jest coś wspaniałego, pomimo, że tak jak rozmawiał się wcześniej, uważam, że no, ludzie nie są stworzeni do życia w monogamii, ale życie to wybór, związek to wybór. I to jest coś wspaniałego, żyć z tym wyborem i nie podejmować tych takich chorych decyzji, z którymi ja miałam, się spotkałam w życiu. I to jest wybór, żeby zadbać o drugiego człowieka. Żyjemy niestety w czasach, gdzie jest postęp technologiczny. Kiedyś babcia cerowała nam koszulkę, kiedyś tą koszulkę się nosiło, a teraz możemy iść i pójść kupić tą koszulkę tanią, wiesz, za dwie dychy kolejną, tą wyrzucić. Tak samo robimy trochę z ludźmi, z relacjami. Ja nie mówię tylko o partnerstwie, ale i o biznesie. Nie róbmy tego, zadbajmy o to, zacerujmy to, zawalczmy o to i zacznijmy tą zmianę od siebie. Bo my nie możemy zmienić nagle osoby, która przez, nie wiem, 20-30 lat była taka, jaka jest teraz. Możemy się zaadaptować do tych zmian obopólnie, do tego, kim jesteśmy, ale nie zmieniamy go na siłę, bo w wielu latach to wszystko wychodzi, że jesteśmy my, partner albo ktoś z biznesu, uwięzieni po prostu. A ludzie, jak ja mówiłam, boją się puścić, a ja mówię, puśćcie, bo zobaczycie inne życie, nie? Po książce sobie podliczyłam, że wy jesteście ze sobą no prawie rok albo już rok. Powiedz mi, myślisz o przyszłości, o tym, że chciałabyś być za jakiś czas żoną, mamą? Tak, ja w ogóle kiedyś mam takie marzenie, że się ochajtam do 25 roku życia, nie? Spoko, ja też. Nie to, że ja mam jakąś taką księżniczkę, że o, ma być perfekcyjny ślub, to nie, to wiesz. Tańce, hulańce do białego rana, także teraz nie ma o czym mówić, bo COVID i nie ma imprez w ogóle. Ale słuchaj, no gdzieś, ja mówię, mam mocne walnięcie, dosłownie i w przenośni, wiesz, że oktagon, i wiesz, to kolokwialnie mówiąc, tak żartobliwie, ale że wiesz, jestem tą energią, ale ja lubię mieć taką ogładę, nie? Ale widzisz się już zrobiło. Jako mama? No nie wiem, zobaczymy, co będzie. Słuchaj, czasy są troszeczkę inne. Zmieniła się ta średnia wieku, a zresztą to nie ma teraz takiego podziału, wiesz, czas na macierzyństwo czy nie. No tak. Nie wiem, poczuję ten wiatr i na pewno go chwycę, tak jak teraz chwytam każdy wiatr w różnych dyscyplinach w moim życiu. No właśnie, co w najbliższym czasie, bo z tego co wiem, wyjeżdżasz za niedługo za granicę, tak, do Stanów. W ogóle to... wiesz, w tamtym roku miało być Machu Picchu i Malediwy, także nadal jest to gdzieś na moim bucket list. Słuchaj, wróciłam do spinaczki. Nauczyłam się jeździć na snowboardzie, uczę się powoli. Narty pierwszy raz od 10 lat, po takiej długiej przerwie, ale wracam na hiszpański, no gdzieś do klawiszy chcę wrócić. Myślę o kolejnych studiach, ale przede wszystkim jest ta książka, wychodzi film HBO podążało za mną przez 3 lata i finalnie już na dniach mam sesję do plakatu. Zuza Krajewska będzie autorką, też kolejna wspaniała artystka, wspaniała fotografka. Wspaniała artystka, także wyjdzie film. I wiesz co, Wojowniczka pierwsza była gdzieś takim pokazaniem, kim jest Joanna Jędrzejczyk, ten cały trud, głównie sport. Tutaj jest przeplatany ten, w ogóle ten film też pokaże taki trud, bo kamera była bardzo blisko, tam są bardzo takie bliskie obrazki, oni podróżowali ze mną na walki, w kampie byli, w Olsztynie, w Stanach, na mediach. I się cieszę, że to się wszystko razem złożyło, bo jak ludzie, ja w ogóle polecam przeczytanie pierwszej książki, bo tu jest kontynuacja, w ogóle ta książka zaczyna się jakby od kontynuacji poprzedniej, bo ludzie mogą nie zrozumieć, ale obejrzał film, ta książka jest taką tranzycją, transformacją, terapią, takim przejściem do świadomości, że to życie układa nam się w fajną układankę. Czasami brakuje nam tych puzli, ale znajdujemy je i jest wszystko dobrze. I to jest coś wspaniałego. No co, mam w planach nakręcić program, być może będzie to Netflix, więcej szczegółów nie zdradzę. A już chciałam zadać, jaki program? Jeszcze nie mówię. Mam nadzieję, że będzie to Netflix, bądź Discovery, jest kilka fajnych propozycji i pomysłów, które musimy obgadać, przede wszystkim działania. No powstanie fundacji JJ Stars Foundation i za po prostu rozpoczęcie działania. No jestem ambasadorką nowej marki sportowej i tutaj naprawdę nie mogę się doczekać tych działań będzie naprawdę dużo i chcemy poruszać świat i przede wszystkim kobiety do działania, zachęcać ludzi do sportu i takiego zdrowego trybu życia. No partnerstwo
z firmą Forswitch, słuchaj, no, stworzyliśmy wolnoobrotową wyciskarkę i to jest coś, z czego ja korzystam. Ja jestem sportowcem, jestem pod agencją antydopingową, ja nie mogę wziąć tabletki, nie wszystkich tabletek na przeziębienie, także soki. To wszystko jest autentyczne i ja mam bardzo wiele pomysłów. Żyjemy w czasach postępu technologii, social mediów i ludzie chcą być znani z tego, że są znani. I bardzo mnie to boli, że mój siostrzeniec, który ma lat 11, jego wzorem są osoby, które nie niosą ze sobą żadnych wartości. I bardzo mocny wpływ mają na to youtuberzy czy e-sport i jest wiele wspaniałych osób. Poznałam wiele osób z youtuberów, z e-sportu i to są osoby niosące wartości, ale nie wszyscy są tacy i niestety moim wzorem byli namacalni tacy herosi, którzy naprawdę osiągali ogromne sukcesy i mieli te mocne wartości i zasady. Ja bym chciała, aby było więcej, żeby dzieciaki jednak widziały to, nie? I żeby ta telewizja to pokazywała. A nie tylko, że jest osoba znana z tego, że jest znana, nie niosąc ze sobą żadnych wartości. Bo ty powiedziałeś, że czerwony dywan nie jest dla ciebie. Nie jest to dla mnie, ale gdzieś w parze z sukcesem sportowym, tym międzynarodowym, idzie również sukces medialny. I ja po prostu chcę brać w tym udział, nie chcę tu się chować, udawać czegoś, ja chcę po prostu tą szczerością. Ja tą książkę w ogóle podpisuję, że niech prawda cię prowadzi, bo ona zawsze zwycięża. Ja się zawsze prawdą kierowałam, to jest moja prawda. Ale każdy inaczej prawdę widzi, bo każdy z nas inaczej odbiera dane emocje, dane zachowania. No i tak to wygląda. Wiesz, nad czym ja się zastanawiam? Że coraz więcej zawodników, takich naprawdę prawdziwych zawodników, idzie do tego Fame MMA albo do jakby w inne kierunki tego typu. Czy kiedyś, ja nie mówię, że teraz, no bo jest ci to absolutnie niepotrzebne, czy kiedyś jakbyś na przykład dostała taką propozycję za grubą kasę, którą możesz nawet przeznaczyć właśnie dla dzieci? To chyba tylko w takim wypadku bym to zrobiła, ale wiesz co, ja, to, że nie mam nic do Fame MMA, ja mam bardziej to do ludzi, którzy to śledzą i którzy umieszczają mi i moim kolegom czy koleżankom, bo tu jest sport. Tam też to jest, wiesz, to są rozgrywki sportowe, no ale są to osoby, które nie są związane ze sportem. My straciliśmy na tym zdrowie, życie, zęby, jak to się mówi. Ewa Piątkowska? Ewa Piątkowska jest pięściarką. No tak, ale teraz, wiesz, będzie... No to tym nie wiedziałam. Będzie, wiesz, o co chodzi, miała u Marcina Najmana występować. Wiesz, o co chodzi, że... No wiesz, to jest fajne, że MMA, które było, wiesz, MMA, które było kontrowersyjnym sportem, wzbudza takie emocje, że teraz wiesz, każdy chce to oglądać, nie? I fajnie, żeby się doceniło najpierw te źródło i te największe organizacje, tych największych zawodników, legendarnych ludzi. Mamy Jana Bachowicza, który jest mistrzem UFC, wadze półciężkiej. Doceńmy najpierw takich ludzi, a później zajmiemy się tym show, tą rozrywką dla gawiedzi, bo to po trochu tak jest i będę z tym szczera. Chociażby znam Wojtka, który jest włodarzem Fame MMA i bardzo go lubię i fajnie, że znalazł pomysł na to, wiesz, to też jest propagowanie MMA, chociaż mówię, jest to trochę dalsze od sportu, w jakim ja jestem i niech to idzie po prostu swoim torem, a wszystkim uczestnikom życzę wszystkiego dobrego i bym chciała, żeby te pay-per-view, to już nie chodzi, że mam zazdrość czy coś, ale żeby... Bo my sportowcy tracimy bardzo dużo poświęcając się do reprezentowania naszego kraju na arenie międzynarodowej. Wiesz, szkoda, że ludzie nie chcą płacić właśnie dla tych prawdziwych sportowców, chcą płacić za to. Właśnie o tym chciałam powiedzieć, że na przykład taki Peja dostał propozycję miliona złotych. Zarobiłem miliona złotych za jedną walkę, gdzie tacy zawodnicy prawdziwi jak wy, nie, to nie, nie, ja nie mówię, że ty... pieniędzy. Często. Bardzo często nie dostają takich pieniędzy i to jest właśnie smutne i przykre. Nie? No właśnie, a pracują na to, a nie, no załóżmy, dostałem propozycję i miesiąc, chwilę poćwiczą po to, żeby się powygłupiać w klatce. Także musimy otwierać oczy bardziej, nie, na takie rzeczy. Asiu, ja ci życzę, żeby te puzzle, o których wspomniałaś wcześniej, poukładały się w całość, żeby twoje życie dalej potoczyło się zdecydowanie lepiej niż w tej drugiej części twojej biografii, przynajmniej to, te relacje, nie mówię zawodowe, mówię przynajmniej ale to te prywatne i zawodowe relacje, ja w ogóle życzę tym ludziom jak najlepiej i ja nie uważam, że to były złe relacje, bo ja zawsze jestem, wiesz, autentycznie namacalna i kontroluję te swoje życie. Zdarzają się po prostu poślizgi każdemu z nas. Ja uważam, że każdy zasługuje na drugą szansę, a każda kolejna szansa będzie tą drugą szansą. Jest ich ilość nieskończona, bo jeżeli pozwolimy, czasami się boimy pójść, jeżeli pozwolimy komuś pójść, mamy prawo i ta osoba ma prawo, żeby się z nami znowu zejść, bo może dojść do zmian, ale
Ja wiesz, ja wspominam bardzo dobrze te relacje, czy prywatne, czy zawodowe. To były wspaniałe lata, które ukształtowały które uczą mnie, nas. Które uczą, ukształtowały mnie dzisiaj. Ja nie mam, nie trzymam sobie w żalu i nie chcę, nie chciałabym, aby ta książka była tak odebrana. Ja chciałam pokazać tylko to, bez ściemy, właśnie czarno na białym, że w życiu każdego z nas coś się dzieje. I wiesz, wiele lat temu rodzice pewnie powiedzieli, Asia, nie, to nie powinno się o tym mówić. A po co? Ja ostatnio przesłuchałam audiobooka Elizabeth Revolt właśnie i ona tam o tym mówi, po co idziesz do góry, po co idziesz na szczyt, po co znowu kolejny 8-tysięcznik? Jak to po co? Nasze życie by nie miało sensu, gdybyśmy cały czas, codziennie zadawali sobie pytanie, po co, dlaczego, a na co? Mhm. Nie, żyjmy po prostu i czerpmy z tego energię i ja chcę pokazać ludziom, że tak jak ja myślałam, że było już czarno, bo spadałam z wysokiego konia, to zawsze próbowałam się podnieść i iść dalej i ja mówię, że to światełko zawsze nadchodzi i wiele osób zachodzi się w głowę, ale ile jeszcze? A ja mówię, jeszcze, spróbuj jeszcze kolejny dzień, a odmieni twoje życie, nie? I ja zawsze taka byłam, ale nabrałam takiego głodu do życia, tej energii, która mnie codziennie rozpiera, to jest coś niesamowitego, ale jeszcze raz powtórzę, trzymając sobie żal i nienawiść, kreujemy po prostu taką złą atmosferę wokół siebie. Idźmy po prostu z taką dobrą energią. Od nas zależy, ile miłości damy. I z tym przekazem kończmy ten wywiad. Moja droga, dziękuję ci serdecznie. Dziękuję. Boom. Państwu również dziękuję, że byliście z nami i do zobaczenia już za tydzień.